tak, ostatnio dzisiaj będzie wykład na tej części, na drugiej ma się ćwiczenia, nie? Więc teraz trochę pogadam wodę sobie, żeby na chwilę czasu. Przesunąć okno? No, nie ma potrzeby. Jeżeli okay. Widzicie, zrobiłem białe tło na serwetach chłodu w większości. Do takich dwóch czy trzech, gdzie jest to jedna linijka, to już nie robiłem, tam widać. To jest wielki napis. Dobra, więc powinno być widać przy odsłoniętym oknie. Dobra, ostatnio na tych laborkach tydzień temu wzięliście sobie swój pierwszy driver, który właściwie mógł być załadowany do systemu, do kernela, czy wbudowany w kernel i za dużo nie robił, w sensie miał zero interakcji z userem tak naprawdę, oprócz tego, że user mógł go załadować i wyładować. Więc jakby niespecjalnie porządnym driverem był, więc dzisiaj spróbujemy dodać do tego, czy opowiem jak dodać do tego trochę więcej, czyli już jakieś apki, które nam coś pozwolą robić. Ale zaczniemy od tego, co było już chyba w tej prezentacji, którą wam ostatnio udostępniłem pod koniec, czyli delayed probe, czyli coś, co jest interesujące, w sensie pozwala nam załadować driver i nie aktywować jego wszystkich funkcjonalności, nie rejestrować jego apki itd. itd. automatycznie, tylko zarejestrować je wtedy, kiedy faktycznie są potrzebne. Nie? I w tym przypadku tego naszego testowego systemu to będzie wtedy, kiedy powiemy systemowi, że ma być aktywowany, a nie kiedy, kiedy zostanie wykryty. No i potem przejdziemy do czegoś, co się nazywa Character Devices. Mieliście ostatnio z Kolem na wykładach. Doszliście sobie gdzieś tam jakimś lidem, tak, do kawałka w kernelu, gdzie to jest postudowane. Tutaj pokażę wam kawałek drugiej strony, tak żebyście potem mogli złączyć to na jakimś kolejnym wykładzie. Kawałek drugiej strony, czyli jak w driverze zaimplementować, jak to się w ogóle robi, jak to się potem, jak tego się potem używa, jak w driverze zaimplementować API, właśnie takie character devices, taki, który wam pozwala dostać się do drivera przez dev coś tam, dev urządzenie. Zazwyczaj oczywiście tego noda można zrobić, gdzie się chce, ale zazwyczaj ktoś potrafi do deva już w takim działającym systemie. I plus potem rzeczy, które się z tym wiążą tak naprawdę, jak tego ogarniać. Jak to sobie zrobimy, to oczywiście taki driver będziemy powinni implementować jeszcze za tydzień, albo jak zaczniecie go implementować w domu, też fajnie, za tydzień będziemy mogli się wybawić w coś bardziej złożonego, przynajmniej te osoby, które coś w domu zrobią i przygotują się z tego. Bo wtedy będziemy mieli driver, który faktycznie reaguje na user. Ja myślę, że user może zrobić sobie, zapisać coś do drivera, wysłać udane z user space'em, jakąś aplikacją, czy jakimś programem, który jest powiedzmy bardziej standardowy, jakiś DD, CAT, ECHO i tego typu rzeczy. Nie jesteś przekierowany na klik już tego typu rzeczami. Dobra, zacznijmy od początku. Dlaczego nazwałem tą część Let's Make the Driver Probe Correctly? No do tej pory, tak już mówiłem, mieliśmy moduł, mieliśmy tylko in i exit, który tak naprawdę działa od razu. Nie? W sensie włączacie driver, ładujecie go, czy włącza się przy ładujecie moduł, czy włącza się na etapie inicjalizacji gdzieś w przybudowaniu kernela i właściwie robi wszystko, co od razu chcemy. I teraz platformy, tak jak my używamy tutaj, tak potrafią mieć, nie wiem, po 3 łaty, po, nie wiem, 4 kontrolery, kwadratce i tak dalej, i tak dalej. Teraz chip to ma, oczywiście, nie? Niekoniecznie wszystkie 4 są używane, na przykład kontrolery, kwadratce w takim telefonie, bo gdzieś ten chip jest w telefonie przylutowany, jakoś te piny są wyprowadzone, do czegoś połączone, więc nie zawsze wszystkie 4 używamy, więc tak naprawdę nie chcemy 4 razy inicjalizować wszystkich kontrolerów, nie? Bo po co? Właściwie nawet nie możemy czasem, bo konfliktują z czymś innym. Nie mogą być zainicjalizowane, bo nie wiem, brakuje dla nich pinów, inaczej ustawialiśmy konfigurację pinów. Więc jak zrobić, żeby jednak móc załadować driver, ale nie inicjalizować go wtedy, kiedy nie chcemy tego robić. No i mamy coś takiego jak właśnie taki delayed probe, czyli tak naprawdę funkcjonalność, która jest zbudowana w cały podsystem driverów w Linuxie, działa w taki sposób, że mamy jakby dwa levele inicjalizacji. Mamy ten init, który był wcześniej, to już znacie, nie? W sensie to się wywoła z automatu wtedy, kiedy załadujemy driver, czy kiedy jest zbudowany w kernel. I mamy ten drugi etap, czyli coś, co się nazywa probe. To oczywiście tu jest jakaś już konkretna implementacja proba, taką ma sygnaturę probe generalnie, ale
Tutaj robi się zazwyczaj w takim właśnie delayed probie, robi się zazwyczaj tą resztę inicjalizacji, nie? Czyli na przykład, tak będziemy robić character devices, to tutaj będziemy inicjalizować ten cały podsystem, cały API character device. I tak naprawdę to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, to jak stąd się dostać tu. Nie? W drugą stronę jest oczywiście odwrotnie, jest się remove, później jest exit, który się już nie zmieści na slajdzie, ale jest dość oczywisty, więc to jest zasady. Nie? Teraz w jaki sposób dostać się stąd tu? W różnych podsystemach jest różnie, w tych wykrywalnych, w sensie USB, PCI i tak dalej. Rejestrujemy w Unity po prostu jakieś urządzenie tam USB, podając PIDa WIDA, czy urządzenie PCI też podając PIDa WIDA, czyli Product ID Vendor ID, który jest zawsze odczytywany z podłączonego urządzenia. I już dalej, jak wykryjemy, rejestrujemy taki podsystem, tak jak wykryjemy konkretne urządzenie, to wołają się próby już konkretnych urządzeń, poddriverów tych urządzeń. W przypadku takich urządzenia, które są gdzieś na magistrali, są niespecjalnie wykrywalne, czyli na przykład, nie wiem, jakiegoś kontrolera GPIO. Zresztą coś takiego sobie zrobimy nawet gdzieś na kolejnych zajęciach. Jakiś prosty kontroler GPIO, gdzie, nie wiem, będziemy migać wirtualnym LED-em w Node, a może potem tak na sprzęcie jakimś popomigamy sobie takim LED-em. To jest na jakimś adresie, nie? Więc na magistrali. Jeżeli nie znamy tego adresu, to właściwie nie jesteśmy w stanie tego wykryć, bo jest to po prostu w jakimś konkretnym adresie, gdzieś tam ma jakieś rejestry i tak naprawdę z punktu widzenia softu wyżej to jest jakaś przestrzeń pamięci, którą możemy, z czego się działa na procesorze, to jest jakaś przestrzeń pamięci, którą możemy sobie czytać, zapisywać i tyle. Jedyne co możemy sprawdzić, to czy właściwie możemy to czytać i zapisywać. To wszystko, nie? Bo w innych miejscach, gdzie nie ma niczego po drugiej stronie, jeśli chip i ten SoC jest dobrze zrobiony, to dostaniemy jakiś buzzword i możemy to obsłużyć i kapnąć, że tam nic nie ma, ale tak naprawdę nie dostaniemy informacji tak łatwo o tym, co tam jest. Nie musiałby mieć specjalne bloczki, które nam mówią o tym, co jest w systemie. Czasem takie są, nie? Więc już mówiłem wam o device tree ostatnio, czy gdzieś na pierwszym wykładzie, w sensie, że jest taki dodatkowy opis systemu. Używaliście ich ostatnio, bo musieliście załadować, chociażby to było widać w tych skryptach jednodobowych, że jest ładowane coś, co się nazywa DTB. I musieliście w tym DTS-ie, chociażby DTS-a zbudować do DTB, żeby słownie tego bloba wygenerować, żeby móc go załadować. Parę osób się bawiło jeszcze w zmianę tam jakichś butarksów, żeby się zbudować z Vitkio, to też właśnie w tym device tree to było robione, nie? Więc jak popatrzycie na strukturę tego pliku, no to on zawiera właśnie informacje o całym tym systemie, nie? W sensie o tym, jakie są bloczki, jakie drivery powinny być załadowane, czy powinny być załadowane, jest takie pole OK, w sensie pole disable i właściwie można wyłączyć ładowanie drivera i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak się tego używa od strony drivera? Mniej więcej w taki sposób, jak mamy tutaj na listinie, co tu się dzieje? W Inicie oprócz tego printa, którego wtedy mieliśmy, to jest trochę inny, że ten driver wcześniej był tam Hello World, chyba coś takiego, mamy nagle coś, taką funkcję wołaną. Nie? To jest oczywiście funkcja zapi już Linuxowego do platform device'ów. Generalnie woła platform driver register i podaje pointer na strukturkę, którą sobie wyżej tutaj definiujemy. Nie? To ta strukturka wyżej jest typu platform driver, nazywa się my driver, nie wiem, po prostu podajemy adres tego kawałka. A skąd to słowo platform? Czemu platform? Bo tak jak ktoś kiedyś nazwał? Okej, okay, bo wszystkie drivery używają tego platform driver. To jest konkretny rodzaj driver. To jest platform driver, w sensie taki, który jest głównym driverem w platformie. W sensie może być na przykład kontrolerem dalej jakiejś innej magistrali, na przykład driver i kwadrat C ładuje, rejestruje jako I2C, Express i... Okej, no dobra, to nie jest tak, że ktoś to kiedyś tak nazwał, tylko to ma znaczenie, że to jest platform. Znaczy, jeżeli ładujesz taki driver, który jest głównym driverem, który nie zależy od całej reszty, tylko po prostu jest gdzieś, to urządzenie jest gdzieś, więc nie masz, nie podpinasz się do innej warstwy, no to podpinasz się do platform driver i tak to się nazwał. No to nie chciałbym właśnie pytać, czemu to jest platform. A, jasne, bo zadaje się tak, dlaczego platform, no bo tak się nazywa funkcja. To mogłoby się nazywać driver register, to chodzi o czemu jest. Wtedy byłaby bardzo ambiguous, bo wtedy właśnie jest kilka warstw i nie wiedziałbyś, który driver rejestrujesz. Plus to jest C, wszystko jest płaskie, w jednej przestrzeni oczywiście, jak robimy statiki, no to są statiki, bo masz wtedy symbol ograniczony do jednej jednostki kompilacji, ale to musi być publiczny symbol, nie? Więc jakbyś miał driver register, to żadna inna warstwa nie mogłaby używać czegoś takiego jak driver register, nie? Bo tu nie ma namespace'ów tak naprawdę, nie? Więc byłoby dość ciężko to ogarnąć.
Dobra. Zobacz, wołamy sobie coś takiego, to oczywiście mówi wyższej warstwie, chcielibyśmy dodać platform driver. Co ta strukturka ma, to oczywiście możecie sobie zobaczyć w kodzie. Takie najważniejsze rzeczy, no to jest oczywiście pole driver, która jest następnego rodzaju struktury, która zawiera jakieś informacje o tym naszym driverze. I dwa pointery na probe remove, nie? To są pointery do tych funkcji tutaj po prostu. Teraz co to znaczy tutaj? Po pierwsze, name to jest jakiś tam string, który identyfikuje nasz driver. Jak go załadujemy, to wtedy w jakichś tam LS modach i tego typu rzeczach można sobie takie rzeczy zobaczyć. Nie, co jest właściwie załadowane w kernelu. To jest taka informacja bardziej dla usera później, czy dla programisty, który to może używać. Plus oczywiście może, jak użyjemy różnych funkcji do printowania z wewnątrz drivera, niektóre mądrzejsze potrafią też pisać na przykład z jakiego drivera printują, właśnie biorą stringi macie ładniejszego loga, że tak powiem, bo dokładnie widać skąd skodowało i nie trzeba pisać, czy skąd, co się gdzie dzieje, nie trzeba pisać ręcznie, jestem w jakimś pliku, w takim funkcji, w takim driverze, blablabla, nie, to załatwię za was super serdecznie. Dalej, tu mamy takie ciekawe pole, OF match table. OF, to już kiedyś też chyba mówiłem, OF to jest prefix od Open Firmware, czyli tej organizacji, która wystandaryzowała device tree jako takie. I wszystko, co się wiąże z device tree, jest generalnie nie device tree, tylko OF w Linuxie. Tak. Żeby było łatwiej. Zmylenie przeciwnika. Tak. No i tutaj oczywiście jest... Dla zmylenia przeciwnika we FreeBSD też tak jest. Więc to jest jakaś historyczna zaszłość. Nie, tak? No to jest OF, Open Firmware, to jest organizacja, która to wymyśliła. No tak, ale to wszędzie jest i tak DTS czy tam FDT, prawda? No. To się wszystko odnosi do FDT. No tak, tak. A posłuchaj, ja mam takie pytanie, bo jestem trochę skonfundowany, bo my na poprzednim wykładzie widzieliśmy chyba driver i device, takie struktury, dobrze pamiętam. I to są rzeczywiście platform driver i platform device. To rzeczywiście jest. Ale w środku pod spodem mają oczywiście driver, device też gdzieś tam. Aha, czyli jest ta bazowa jednostka. Czy to jest tak, że po prostu ten platform driver, on w pewnym sensie jest podpięty do szyny procesora? Czy... Tak, można do tego podejść. Tak naprawdę jest wirtualnie podpięty do najwyższej warstwy, tak bym powiedział, nie? Bo jakby jak się do niego dostaniesz, to tak się dostaniesz, bo to może być równie dobrze driver, który z żadnym sprzętem nie gada, jest całkowicie w pamięci, nie? Po prostu definiuje sobie na przykład, to może być, nie wiem, w ten sposób możesz sobie zdeklarować na przykład swój własny alokator pamięci, nie? Taki, który ci będzie w jakiś sposób, nie wiem, ciągłą fizycznie pamięć na przykład alokował. I on nie gada realnie z żadnym sprzętem, jedyne co to musi mieć dostęp do pamięci, ale ma, no generalnie jest w kernelu, więc ma, w sensie mamy ten privilege. Ten kod będzie się z takim privilege levelem odpalał, że ma dostęp do pamięci. Mhm. Chyba, że jakiś supervisor też nad tym i zabroni. Nie? A czy to oznacza, że po prostu taki standardowy driver, to on musi być podłączony do jakiejś szyny? Czy... Standardowy... No w sensie ten driver, no czy raczej device, prawda? No bo tu masz platform device i mówisz, że nie musi być podłączony do żadnej szyny, tak? No nie, no to jest... Tak powiem, jest wirtualne. To jest coś, co to jest w ogóle wszystko abstrakcyjne tak naprawdę, nie? No bo teraz czy stąd, z platform device'a później w tym probie będziesz gadał z jakimś adresem, czy nie, to już jest trochę implementacja, nie? To implementuje API platform drivera, które pod spodem oczywiście używa tych struktur danych device, używa struktur danych driver i tak dalej, ale implementuje całe API właśnie platform drivera, który pozwala, zresztą tu jest driver tak naprawdę, to jest ta strukturka, nie? Którą też tutaj inicjalizujemy, ale dokłada właśnie ten delay, na przykład ten delay probe w tym wszystkim, nie? Więc tamte struktury były bazowe, nie? Tamte przechowują informacje o driverach różnych typów, a później, są jeszcze bardziej abstrakcyjne, później są doprocesowane takimi. I ten generalnie jest, powiedzmy, tym najwyższym levelem, on może jakby, jak chcesz napisać driver do kontrolera jakiejś magistrali, to raczej użyjesz takiego platform drivera i dopiero później on będzie... Okej, czyli mamy na samej górze tej hierarchii mamy driver i później mamy no, takie rozszerzenia tego drivera o jakieś tam feature'y w szczególności. No, samego drivera raczej nie będziesz używał tego, nie? Mhm. To jest raczej zawsze embedowane w jakąś inną strukturkę. Okay. W tym wszystkim, ale czy będziesz używał samego tego raczej w kontekście musisz zainicjalizować, nie? Gdzieś tam, nie? Ale rejestrujesz na przykład platform driver. Oczywiście możesz funkcjonalność tego przepisać tu w innicie, why not, nie? To się zadziała,
tylko będzie mało optymalne, tak powiem, bo po pierwsze się napiszesz, a po drugie jak się zmieni cokolwiek pod spodem, to będziesz musiał poprawiać swój driver, nie? Tak po prostu prościej. Dobra, to co dalej tu się dzieje? Mamy ten OF Mash Table i dodajemy pointer na tą naszą strukturkę tutaj. Tu już nie trzeba zrobić apresanda, bo jak widzicie tutaj jest tablica, nie? Więc to stąd z siebie ten symbol to już jest pointer, nie? Bez adres. Przynajmniej w standardzie C. I co to jest? To jest oczywiście tablica, tak jak widzicie, takich sobie stringów, przepraszam, takich strukturek typu OF Device ID. Tu zinicjalizujemy tylko jedno pole, tych jest więcej, tam oczywiście możecie sobie zobaczyć w definicji tej struktury. Inicjalizujemy jedno, które jest najbardziej potrzebne z tego wszystkiego w naszym kontekście, czyli pole, które się nazywa compatible. Teraz jak zamkniecie, ja chowałem na następnym slajdzie, tak, ale jak zamkniecie sobie też w tego DTS-a, to prawie wszystkie te bloczki, które były niżej, mają taki string compatible. O co chodzi? Ten string compatible mówi o tym, że ten wpis w device tree pasuje do tego drivera. Dosłownie, że są, to jest porównanie dwóch stringów, nie? W taki sposób. I teraz ten string jest dowolny. Konwencja się przyjęła tylko taka, że pisze się jakby producenta, w sensie vendora danego sprzętu, przecinek moje coś, nie? Czy już nazwa tego sprzętu. Więc tutaj powiedzmy na wykładzie sobie zrobimy UWR My Driver, albo jak chcecie go nazwać, gdyby się zgadzało później z device. Więc tak to sobie wygląda i teraz oczywiście jak to wszystko sobie zrobimy, to jak wygląda proces inicjalizacji tego wszystkiego, bo tu mamy... pytanie. Tam nie ma spacji w przecinku, czy to oznaczałoby, że tam w ogóle spacji nie powinno się dawać? Może być, to jest string, nie? W sensie, wiesz, możesz robić co chcesz tam. Oczywiście jak zrobisz jakieś triki typu slash 0 w triki, strzykniesz w środek, no to może nie działać. Na 100% używa jakiegoś string compare'a gdzieś po drodze i to do slash 0 będzie jechał, nie? Być może nawet ktoś się do tego przyczepi. Jak kompilatory teraz mądrzejsze są, to ktoś się do tego przyczepi w tym momencie. Dobra, zadeklarowaliśmy sobie taki driver, to co teraz robimy dalej? No musimy... dorobić kawałek do device tree, nie dodać ten nasz driver do device tree. Bo co się stanie, jeżeli tego nie dodamy? Będzie działał dokładnie tak jak wcześniej, nie? W sensie odpali się ten init, przy wyładowywaniu czy zamykaniu systemu odpali się exit. To się oczywiście wyprintuje, to się wykona, no bo siłą rzeczy to jest bezwarunkowe wykonanie, więc się wykona, ale nic więcej się wtedy nie dodzieje, nie? Bo będzie działał dokładnie tak jak poprzednio, nie? Po prostu init, exit, nic więcej. Ale jeśli dobrze rozumiem, to device tree my już mamy, coś już dodaliśmy, ono nie jest puste względem. Tak, tam jest dodane ileś już innych driverów, nie, które mają się znaczy, nie, chodzi mi o to, że już coś zarejestrowaliśmy na temat MyDriver. Tego? Chyba nie. Aha, okej. Okay. Być może pomyliłem device i dałem wam taki z MyDriver, ale... Nie, okay. Jeżeli... Wydaje mi się, że nie, ale czy może... Nawet jeżeli nic tak. Nie damy w tym DTS-ie, to exit i init... Tak, exit i init są bezwarunkowe, okay, to się zawsze wykona, nie? Okay. One właśnie mają zadanie właśnie zarejestrować na przykład taki platform driver, czy zrobić jeszcze jakieś, nie wiem, inne lokacje, jeżeli są potrzebne i tak dalej, takie bezwarunkowe. Czyli ten register i odrejestrowanie nie jest jakby połączone z tym probem? Jest połączone z probem, jeżeli nie zarejestrujesz platform device'a i nie podasz, bo tutaj podajesz tak naprawdę pointer do tej struktury, który ma jako jedyne pointery do okay, proba remover. Jeżeli tego nie będzie w drzewie, to on po prostu tego nie znajdzie i nie odpali. Tak, to oczywiście to działa wtedy tak, że to dołoży do listy urządzeń, które mają być potencjalnie probowane, w sensie później mają ten delayed probe ma się wykonać, ale oczywiście ten kawałek kodu, który w kernelu, który już woła te inicjalizatory, sprawdza, czy w ogóle ma je zawołać, nie? Czy znalazł, zmaczało urządzenie pasujące. I teraz mówię, w wykrywalnych magistralach po podłączeniu urządzenia przelatuje sobie przez swoją listę wykrywalnych urządzeń, patrzy, czy ma do niego drivery i trzeba zawołać proby. W takich niewykrywalnych urządzeniach patrzy po prostu po device tree w tym naszym przypadku, jeżeli włączymy device tree, tak, czy ma to zrobić. Jeżeli nie mamy device tree jeszcze, bo tak też może być, i mamy niewykrywalne urządzenia, to możemy drivery rejestrować z kodu, nie? Więc jeszcze w starych kernelach poniżej 3-4, powiedzmy 4 już tak całościowo zaczęło używać device. Wcześniej było tak, że część platform miało, część nie. To te, które nie miały, miały kawałek kodu, który rejestrował drivery, nie? Który realnie był board. Oprócz tego, że był dedykowany kod do jakby procka platformy, to było jeszcze do płytki na przykład. To się dosłownie nazywało board file, czyli konkretnego urządzenia.
jak miałeś dwa urządzenia, które się różniły dosłownie dwoma pinami, to trzeba było mieć dwa osobne pliki, nie? Albo napisać w miarę abstrakcyjny kod, żeby było przenośne, nie? A to było dość, no tyle uciążliwe, że zaraz zaczęło przekompilować wszystko, nie tylko podmienić device, nie? Okej, mam jeszcze pytanie, bo ja to próbowałem zrobić ten MyDriver, ono być w tej jakby najbardziej zewnętrznej części hierarchii. Nie, właśnie nie. On powinien być, znaczy mógłby być tam, jeżeli za bardzo niczego nie używa, nie? W sensie nie próbuje się linkować z innymi, nie próbuje używać innych, to wtedy mógłby być w tym głównym slashu, nie? Tak naprawdę ten node. Ale zazwyczaj, tak czy siak, próbujemy to device napisać w miarę sensownie, czyli tak jak jest na sprzęcie, nie? Czyli w naszym przypadku tam był slash, później był chyba CPU i później był bus jeszcze, nie? Coś takiego, tam jest slash amba, czy coś takiego, amba to jest, czy jakiś wishbone, czy coś takiego. I ten bus to jest właśnie ten główny systemowy bus, do którego który wydałeś, nie? Bo ten driver akurat jest na jakimś konkretnym busie, nawet ma. Jeżeli ma coś takiego, to musi być przypięty do busa, nie? W sensie, jeżeli go regiem podpinamy, to musi być, bo to jest coś, co bus będzie czytał, nie? Więc to powinno być wewnątrz tego, chyba to się SOC nazywało w tym device. Mm-hmm. Musimy spojrzeć do device realnie, nie pamiętam jak to wyglądało, ale powinno być tam wtedy. I teraz oczywiście, jeżeli na przykład z tego byśmy chcieli się dopiąć do jakiegoś kontrolera przerwania, jak będziemy mieli jeszcze później, czy nie dzisiaj, ale będziemy mieli oczywiście, to i o tej hierarchicznej strukturze przerwań, no wtedy oczywiście musi być w drzewie gdzieś, gdzie jest parent, nie? Do którego chcemy się podpiąć, czyli to parent kontroler przerwań, do którego chcielibyśmy się podpiąć, nie? Żebyśmy mogli go referencować. No dobra, ale jak wygląda teraz taki wpis? No oczywiście musi mieć, to jest nazwa. To może być, to się nie musi tak nazywać. Nie musi być MyDriver at coś tam, at adres, może być sialala, whatever. Znaczy kompilator device będzie wam się do tego czepiał, będzie wam warningował, że konwencja jest raczej taka, że piszemy coś at coś, nie? Ale no, można to nazwać dowolnie. To jest po prostu nazwa noda w device tree. Czasem przed nim możemy spotkać jeszcze jakiś label, czyli tutaj na przykład mamy MyDriver dwukropek coś tam, bo wtedy po tym labelu można się do niego odnosić, jeżeli chcemy linkować pomiędzy nodami, a czasem chcemy linkować pomiędzy nodami, bo się odnosimy do innych, na przykład nie wiem, chcemy używać DMA, bo się odnosimy do noda DMA na przykład, albo chcemy używać przerwań, bo odnosimy się do noda przerwaniowego, ale o tym też jeszcze będziemy mówić. Później jest ten string compatible i to jest po prostu string. I teraz oczywiście jeśli zrobimy tutaj literówkę, to się nie znajdzie, tu może być więcej niż jeden string, w tym wszystkim, w sensie po przecinkach mogą być kolejne, wtedy są maczowane po kolei, nie? To się, tego się używa na przykład, jak macie urządzenia, które są w jakiś sposób generyczne, nie? Na przykład Ethernet PHY, nie wiem, czy kojarzycie, jak macie Ethernet, to macie tą część karty sieciowej, która potrafi serializować pakiety, nawet je czasem zmontować samemu, doliczyć jakieś CRC, przegrać je z pamięci do interfejsu i tak dalej. Ale koniec końców trzeba jeszcze na drut wypchnąć albo na światłowód albo coś takiego. I do tego są osobne jeszcze zazwyczaj chipy na zewnątrz, z którymi się gada po MDIO, czy takim SPI-u troszeczkę inaczej nazwanym. I wysyła się dane po jeszcze innym interfejsie, czyli tam gigabits MII, nie pamiętam co to MII znaczyło. To jest RGMI albo GMI albo coś takiego, nie? I wcześniejszy był... A to nie jest to właśnie ta magistrala nie jest między kontrolerem a PHY-em? To jest do wysyłania danych tych sieciowych szybko, MDIO to jest do konfiguracji PHY. A no to są dwie interfejsy tam. W każdym razie taki PHY, te PHY internetowe, sieciowe, internetowe, one wam odpowiadają na przykład za negocjacje połączenia, nie? Że jak połączycie sobie kabelek jeden do drugiego, to LEDy się zapalają, to PHY instalują na przykład, nie? I PHY się dogadują, hej, ja mam gigabit full duplex, ten po drugiej stronie mówi, a ja mam 100 megabitów half duplex, aha, bo lecimy twoim, bo ty nie zrozumiesz mojej prędkości. Nie? Te chipy to robią, nie? Po drodze. To jest jak to się ma, zrozumiałem, właśnie, jak to się ma do tego kompatu. No właśnie, teraz tak, PHY mają spełniają standard. Pierwsze to ileś 30 rejestrów, chyba dobrze pamiętam, jest standardowe. Jak obsłużymy to defaultowym driverem Linuxowym, to uzyskamy połączenie sieciowe. Ale one często mają jakieś rozszerzenia producentów, właśnie na przykład, żeby lepiej działało na miedzi, jakichś tam wyższych kategoriach kabli, albo lepiej działało na światłowodach i tak dalej. I wtedy musimy mieć już dedykowany driver.
Ja do tego. I teraz możemy mieć właśnie taką serię compatible. Najpierw nasz dedykowany driver do konkretnego urządzenia. Jak go nie ma, to użyj defaultowego, tego stockowego. Wtedy też będzie działać. Nie? Mamy tak, czasem taką serię po kolei iluś compatible. Czy na przykład starszy, nowszy, czy najnowszy, starszy. Wtedy mamy jedno device, które w zależności od tego, jaki kernel jest skonfigurowany, czy driver konkretnie jest włączony, czy nie, to to znajdzie. To się do przecinkami oddziela właśnie. Tak, tak. To jest... No to te spacje mają znaczenie w takim razie. Ale nie przecinkami wewnątrz stringów, nie? To są przecinek kolejny string. No dobra, to właśnie, to okej. Okay. Więc... To jeszcze raz, nie znam, czy to co rozumiem. To compatible służy do tego, żeby jakby, że jak właśnie... To służy do połączenia z tym, co już napisałeś w kodzie drivera, tak? Tak, jeżeli masz taki compatible, tak naprawdę to jest, jeżeli masz taki compatible device tree i taki sam compatible zarejestrowany w swoim zarejestrowanym driverze, to wywoła się tam na górę. Tam na górę. Okej, no dobra, a teraz jakby, no dobra, wtykam coś tam, wtykam jakieś urządzenie do mojego komputera i teraz jakby skąd w ogóle to compatible jest? To jest wykrywane, jak wtykasz urządzenie do komputera, takie jak na USB czy PCI, to jest wykrywana inaczej. Wykrywana magistrale. To jest zwolny driver. Okej, to kiedy to jest... To jest w DTS-ie. To jest wtedy, kiedy nie możesz tego enumerować. To jest, jeżeli jest po prostu podłączony do pamięci, to istnieje, ale nie wiesz, jak to sprawdzić, czy to istnieje. Bo żeby wtedy DTS. Musisz zacząć. Ale jakby skąd w ogóle wiadomo, że akurat. A dobra, właśnie, to czym jest adres konkretnie? Dokładnie? To jest adres w pamięci fizycznej. Bo urządzenia mają mapę. Niektóre urządzenia są mapowane, a dokładnie większość mapowana do przestrzeni fizycznej, no, i ich rejestry są mapowane w przestrzeni fizyczną. I to są właśnie adresy początku ich rejestrów fizycznych. Okej, czyli on ten device tree szuka tego urządzenia, szuka tego wpisu, który ma ten adres, wtedy patrzy na to compatible i na podstawie tego programu... Nie, przelatuje przez wszystkie nody, sprawdza jakie są... W momencie, kiedy załadujemy takie device tree i inicjalizujemy drivery, tak, to przelatuje przez wszystkie nody, wyciąga ich compatible, sprawdza, czy ma takie compatible na liście zarejestrowanych driverów, driver się zarejestrował wcześniej, jeżeli ma, woła probe. I ta reszta informacji jest przekazywana. To są informacje, do tego jeszcze nie doszedłem w moim wywodzie, ale to jest po prostu reszta informacji jest przekazywana, można ją odczytać z drivera. Tak, ale właśnie cały czas nie widzę tego pipeline'u jakby... No dobra, to może ja coś doopowiem. No bo masz dwie możliwości, znaczy tak jak sobie powiedzieliśmy, no, wszystkie urządzenia musi gdzieś procesor umieć pomacać. Musi je umieć zaprogramować procesor, prawda? Więc musi mieć gdzieś w pamięci fizycznej coś, z czym się skomunikuje, prawda? Jakieś komórki pamięci, z którymi sobie pogada z urządzeniem. Ale teraz jest problem, bo jak się dowiedzieć, gdzie jest dane urządzenie? No, masz dwa wybory. Albo wiesz to upfront, po prostu jest tu zszedł, objawiona wiedza, prawda? Ktoś ci powiedział, że to jest, albo to wykrywasz. Z USB i z kilkoma szynami jest tak, że jesteś w stanie to wykryć. Na przykład z PCI, możesz to wykryć. Z... Na razie o tym w ogóle nie rozmawiamy. Tak. Pozostaje pytanie, a co z prostszymi szynami, które nie mają żadnego protokołu, przy pomocy którego możesz się dowiedzieć, co to jest za urządzenie, pod jakim ono jest adresem, jakie ma właściwości. Czyli to jest takie urządzenie, które po prostu dosłownie jakby druty są wpięte, tak? Tak, są druty wpięte i literalnie nie masz żadnych informacji, ktoś musi ci je dostarczyć. No, karta sieciowa na przykład? Bo karta sieciowa jest... A to może zależy jak. Whatever, no jakiś sens. To jest możliwy system. Masz procka, załóżmy dla prostoty wywodu, że jest 32 bitowy, nie będę musiał takich dużych adresów pisać. Więc jak masz 32 bity, to jest jakaś jego magistrala, który już potrafi dostać do pamięci. Potrafi dostać się do pamięci od adresu 0 do adresu 8L. Nie? To są same jedynki na linii adresowej. I teraz, mamy pamięć, która jest naprawdę pamięcią, jest jakimś ramem na przykład. I ona jest powiedzmy od 0x400 do końca. Do powiedzmy 0x8, czyli będzie tego 256 mega, tak? Tak. Okej, okay. I teraz, reszta tej przestrzeni pamięciowej jest nieogarnięta przez pamięć, nie? W sensie są tam inne rzeczy. I najczęściej w takich układach, taki kontroler jak GPIO, który pozwala ci sterować pinami, po prostu zwykłe zapalenie, tak, czy ten przycisk, czy kontroler USB, są na jakimś adresie innym. Czyli na przykład tutaj sobie dla prostoty wywodu druku, że to będzie 0x1000, a tu sobie druki, że będzie 0x9000 do końca, nie? I one wewnątrz mają jakieś rejestry na przykład, nie? Czyli jeżeli chciałbyś, zrób sobie GPIO, nie? No powiedzmy dwa rejestry. Jeden wejściowy, drugi wyjściowy. Jeżeli chcesz zapisać coś do tego rejestru wejściowego, to
musisz znać po pierwsze ten adres bazowy urządzenia i adres tego rejestru w środku. Czyli na przykład, jeżeli chcemy zapisać jakiś bit, powiedzmy pierwszy bit stąd jest wyprowadzony na zewnątrz do LED. Jak chciałbym zapalić tego LEDa, no to musisz zapisać adres 1 pod adres 0x1000 plus offset jest 0, czyli 0x1000. Teraz tu mamy pewien przycisk, rysujemy sobie przycisk. Nie wygląda jak przycisk, ale to wygląda teraz bardziej przyciskiem do detonacji. Ale właśnie jest przypięty, jego stan jest przypięty do z dużym uproszczeniem. Oczywiście jest jeszcze jakaś logika elektronika, która pozwoli nie spalić tego systemu, ale powiedzmy, że jego stan jest przypięty na żywca do bitu pierwszego w tym momencie. No tak, musisz tego czytać po prostu. Tak. Wtedy odczytujemy adres 0x1000 plus offset 4 bez 16-bitowego literala, więc 0x1004. Jak go odczytamy z procesora, odczytamy z tamtego rejestru, czyli z tamtego tego czegoś. I teraz, jaki mamy problem? Skąd masz to? Skąd wiesz, że to jest No bo między innymi właśnie. No tak, musisz to wiedzieć. I teraz jest kilka sposobów na przekazanie tego. Albo to hardkodujesz driver, ale wtedy driver działa tylko na tej konfiguracji. Co jeżeli takiego GPIO użyję sobie w innym chipie? I ustawię go nie na 1000, tylko na 2000. To już mi driver nie działa, bo hardkodowałem tam 1000, nie? Albo gorzej, masz kilka instancji GPIO. No tak, masz to kilka instancji tego GPIO podpiętych do szyny na różnych adresach. No tak, no możesz mieć kilka, nie? Myślę, tak nie, w komputerze że USB, kontroler może jest jeden, ale często jest ileś takich rzeczy, nie? To są pamięć też bywa na różnych adresach na przykład, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten problem, nie? Skąd wziąć ten adres? Ja musisz go podać. On jest generalnie w jakiejś dokumentacji pewnie całego tego układu, na który piszesz drivery, czy w ogóle który chcesz oprogramować, ale musisz go jeszcze przekazać softowi. No masz kilka. No i teraz mam ten adres, to jakby skąd? Czy jakby my zakładamy, że ponad 100% tam jest podpięty. To znaczy, tak. No tak. DTS nie kłamie. Znaczy, no tak, w tym sensie. Jeżeli DTS jest błędny, to znaczy, że ktoś to podpisał, to paga po prostu w kodzie. Nie? W sensie w kodzie DTS-a w tym przypadku i źle skonfigurował. Oczywiście nie będzie działać. Nie? To tak. To trochę jak napiszesz, wiesz, jakbyś hardkodował ten adres i się pomylił z literówkę, nie? W kodzie drivera. Albo nie wiem, bo te offsety już są potem znane, bo to jest konkretnie ten GPIO. Nie? To offsety już są hardkodowane z driver zazwyczaj. Wiesz, że jeżeli przeczytać stan wejścia, musisz czytać ten offset 4, nie? Czyli bazowy plus offset 4. Jak się pomylisz w definicji offsetu, to też masz baga, nie? Dosłownie. No dobra, a z kolei do DTS-a bierzemy te wartości po prostu z dokumentacji. Bo każda płytka ma tam swoją jakąś dokumentację i tam... Każda powinna mieć w idealnym świecie. Ale i tam ci producenci, którzy lutowali te chipy na płytkę, powinni napisać na jaki offset... No raz, czy jeszcze dokumentację chipu, nie? Bo to często jest... To jest jeszcze wewnątrz chipu. Tak to jest jeszcze wewnątrz układu takiego większego. Jakbyś... Patrzmy młotkiem swój telefon, to taki duży chip pewnie pan znajdzie takiego soka. Warto chyba zwrócić uwagę, że w tym tutaj to może być tych właściwości bardzo dużo. Mhm. Różnych właściwości. To są wszystkie te rzeczy, których nie możemy się dowiedzieć. Tak. Prawda? Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że my takiego DTS-a gdzieś na początku przy inicjalizacji jądra musimy zaczytać. I potencjalnie musimy go przeskanować. No. Tak? Czy dla każdej takiej instancji trzeba utworzyć device'a i trzeba tego device'a zmaczować z driverem. Później. Tak? No. Bo na podstawie takiego tworzymy tą abstrakcję taką, że tu mamy jakieś urządzenie, ale w sumie to nie wiadomo, jaki driver chciałby obsłużyć to. No i teraz szukamy tego drivera, szukamy go po compatible. Tak, więc najpierw przeszukujemy ten najbardziej specyficzny driver. Jak się nie uda znaleźć drivera specyficznego, to mniej specyficzny i coraz bardziej ogólny. No i jak widzimy to compatible, to wtedy jest to wywołane właśnie, tak? Tak, jeżeli to wszystko jest załadowane w ten sposób. Ale teraz tak. Driverów, które robią swój compatible. Taki sam? To nie powinny. Nie może być. Tak się nie robi. Znaczy nikt tego nie złapie, nie? Bo jakby jak masz ten lepszy. Dobra, może ci się wywalić. Wywali ci się funkcja rejestrująca, nie? W sensie jak to się wywali. Bo to rejestruje driver, to będzie próbowało wywalić ten OF match table, który będzie miał już istniejący compatible. Wywali ci się w runtime. Oczywiście w czasie budowania nie, no bo nikt tego nie sprawdzi, bo to są po prostu stringi, ale w czasie ładowania dostaniesz błąd tu prawdopodobnie
wróci błąd. Nie? Znaczy, na pewno tutaj, oczywiście to się spropaguje tam z jakiejś warstwy niżej. Więc i nic ci się nie uda, nie? W tym przypadku. Jedna rzecz, tak widzicie, to jest tablica. Nie? To jest tablica, może być więcej takich wpisów tutaj, więc może być wiele kompatybów w jednym driverze potencjalnie. Też muszą być unikalne. I to czasem działa tak, że. W tym driverze możemy sobie na przykład w takim probie odczytać, w ogóle, jakim kompatybum zostaliśmy zmaczowani. Nie? W sensie, co do nas przyszło. I tego się używa na przykład, jeśli mamy chipy w różnych wersjach. Nie? W sensie, powiedzmy, mamy kontroler, czy jakiś przetwornik analogowo-cyfrowy. Nie? I one bywają w konfiguracji 1, 4, 8, 12 kanałów na przykład. Nie? Różnią się jakimś czasem numerkiem w oznaczeniu chipu na samym końcu. Nie? Powiedzmy wersja 1, 2, 8, 12 na końcu. I można to zrobić w taki sposób wtedy, że mamy różne właśnie kompatible i w momencie, jak driver się kapuje, aha, zostałem zmaczowany z tym kompatiblem, to znaczy, że mam tyle kanałów. Nie? To jest taki prosty przykład. Oczywiście można by też zrobić jakiś wpis tutaj, nie? W sensie jakiś property tutaj dodać, ile masz kanałów i mieć jeden kompatybl. To jest już kwestia bardziej wymyślenia tego, czy zaprojektowania tego, jak będziemy tego używać. Jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te tutaj parametry, które podajemy, ja to będę powtarzał jeszcze ileś razy, są absolutnie opcjonalne. Może oprócz rega, który musi być, jeżeli dopinamy się do magistrali, ale tak naprawdę możemy takich property tutaj wpisać, ile sobie chcemy. Różnych. Mogą się nazywać Zosia równa się tak, na przykład. Nie? Bo to driver, czy jakaś warstwa gdzieś po drodze driveru, którą przechodzimy, będzie to czytał. Nie? W sensie, czyli na przykład w takim probie, czy gdzieś indziej. Zazwyczaj w probie albo w którejś funkcji wywołanej jest proba, jest gdzieś jakieś parsowanie device, nie? Czyli wyciąganie informacji, które nas interesują z samego device. I to, jakie informacje nas interesują, są bardzo często dość specyficzne dla danego drivera i powinno być udokumentowane. Wspominałem na chyba pierwszym wykładzie, że jest taki skryptik check patch, który też służy między innymi do wysyłania patchy do kernela. On między innymi sprawdza, czy nie dodajemy przypadkiem drivera, który jest, czy w ogóle nowych rzeczy, nowych patchy do kernela, ale też jeśli dodajemy driver i ten driver używa device tree, nie dodaliśmy dokumentacji do device tree, no to oczywiście się przyczepi, nie do tego, nie pozwoli wysłać, bo jest to dość istotne, żeby to wpisać. Teraz jakie są bindingi do device tree, wszystko z dokumentacji, wszystko jest w drzewie kernela, macie documentation, dalej jest device tree bindings i tam jest kupa plików tekstowych albo YAML, z którym się generuje później dokumentacja, które wam mówią o tym, jakie bindingi do jakiego drivera są potrzebne, co jest wymagane, która opcja znaczy. Oczywiście napisane lepiej lub gorzej, jeżeli jest w mainline, to zazwyczaj jest ok, bo jakiś review to przeszło. Jeżeli to jest jakiś taki dodany na szybko gdzieś na driver wszystko, to czasami trochę słabo opisany, ale widać to tam. I teraz jeszcze jedna fajna rzecz z tymi kompatyblami. Jest taka, że jak macie device i się zastanawiacie, który driver to obsługuje, to kompatible są unikalne, więc jeden prosty grep przez drivery pokaże wam od razu, który driver takiego kompatible zgłasza. Nie? Więc to powoduje, że dość łatwo się potem szuka, który kawałek kodu właściwie obsługuje to, co ja mam na płytce, nie? Czy tam z naszym urządzeniem, czy tak dalej. Dobra, tak sobie coś takiego dodamy. To jeszcze tylko, skąd bierzemy adres z dokumentacji tak, płytki? Dokumentacji. Naszego urządzenia fizycznego. Tak, albo jeżeli sobie to urządzenie na przykład sami zrobiliśmy, nie wiem, napisaliśmy całego soka, to gdzieś ręcznie przypięliśmy, nie? W sensie albo wygenerowaliśmy te adresy, to z każdą informację trzeba mieć. Jeśli to jest taki chip na przykład, jak mamy w telefonie, to z dokumentacji producenta. Albo z kodu, jeżeli jest wypuszczony. Czasem są wypuszczone. Znaczy w telefonach powiedzmy rzadziej, ale no, jak riskfajkowe zaczyna wychodzić, to będzie więcej. Rozumiem, że to 0x. To jest przeniesienie, prawda? To jest tak, tak. To jest klasyczny adres bazowy długość, nie? Okay. Czyli to jest, to powinno być w jednej linii, tutaj tak, tak. Tu nie ma entera jako takiego, nie? Więc tak to wygląda, nie? Wtedy, bo też przy okazji ktoś można sprawdzić, czy się nie overlapuje, nie? Bo tutaj pokazałem, no to jeżeli był wspólny adres, co wtedy, nie? No właśnie miałem o to zapytać, ale sprawuję, że tym się nie przejmujemy my. To tym się powinien przejąć jakiś projektant z całego systemu. Nie? Jeżeli jesteś projektantem systemu, to powinien być ten przejaw. Czasem chcemy też przysłonić, bo czasem tak się robi, nie? Że przysłaniamy jedno drugi. Dobra, jak coś takiego załadujemy, no to oczywiście wywoła nam się
wykonał się ten print, czyli to, co było w incie. Nie? Jeżeli w device, który mieliśmy, wszystko było, no to polecam sobie te printy, poleci ten print, który mamy tutaj, here. A, tego makra here nie wrzuciłem na slajd. To makro here generalnie, ja go często używam właśnie, chcę po prostu zobaczyć, co się wykonuje. To jest taki print I'm in %s%d, czyli podkreśnik func, podkreśnik line w GCC. Te makra się rozwijają w trakcie kompilacji do nazwy funkcji, której to makro zostało użyte i numeru linii w pliku źródłowym, w którym makro zostało użyte, nie? Więc wtedy łatwo można takich hir po prostu wkleić w różne miejsca i wyprintuje nam ładnie, na jakiej jesteśmy. Więc wyprintował się print z proba. Przy wyładowywaniu jest odwrotnie, przepraszam, to mniej więcej ta sama kolejność, czyli najpierw wyrejestrowujemy driver i później dopiero jest driver remove, nie? Czy to I'm in i my driver to jest jedna linia, tak? Bo się zdałem się tak, to jest zarejestrował. Tak, no zarejestrował później pro. To jest ten print to jest pierwszy. Tak, ten heal wyprintował ten drugi. Nie? I tak samo w drugą stronę w exicie jest tak naprawdę platform deregister. Tu nie ma exita. Tam platform deregister oczywiście woła wszystkie derejestrowanie tutaj. I teraz oczywiście w probie, ile mówię, powinniśmy, jeśli tutaj jakąś pamięć zalokowaliśmy, czy jakieś resursy sobie zalokowaliśmy tutaj powinniśmy zwolnić, nie? I tak samo, jeżeli coś zalokowaliśmy w micie takim levelu, zawsze da się alokować, no to w exicie powinniśmy zwolnić, ale to już wiecie, mieliście już interjecita. Co nie lokowaliście tam za bardzo zasobów jeszcze, nie? Dobra, także tym, to na pewno powinniśmy się następnym razem. Razem z bawieniem się character device'em. Może macie jeszcze jakieś pytania do tego mechanizmu? Już przerwa? Za 2 minuty. Serio? Przelecieliśmy pierwsze 3 slajdy, które streściliśmy? Tak. Mamy dobre tempo. Chyba lepsze niż na pierwszym wykładzie. Dobra, to co? Spowolnijmy i tak. 10 powrócimy. Akurat na ten. To tak. Zrobiliśmy ostatnio ten prosty driver. Wyjaśniłem przed chwilą, jak załadować go w taki ładniejszy sposób. Teraz fajnie byłoby z tym driverem w jakikolwiek sposób ze Space'a pogadać. Nie? Jak pogadać? No tak normalnie się gada z driverami, czyli tak jesteście przyzwyczajeni. Macie slash dev, null na przykład, żeby nie mogę zapisać, to sobie zapisujecie. Macie, nie wiem, slash dev, TTY, USB do jakiegoś seriala. Chcecie z nim pogadać, to dzwonią, można go skatować, czy wyłać JTL-e na nim wcześniej. I to ogarnąć. I teraz jak to się odbywa od strony drivera? Od strony drivera potrzebujemy zarejestrować coś, co się nazywa, żeby mieć prosty charakter, prosty interfejs character device, musimy zarejestrować oczywiście nasz driver w API character devices i podać taką strukturkę, która się nazywa file operations. Oprócz character devices są jeszcze block devices i sieciowe. Block devices są te wszystkie dyskowe, których możecie używać. Możecie sobie zamontować. Tak, ale block devices jest dokładnie takie samo file operations będzie wystawiać, tak? Bardzo podobne, tak? Chyba block devices nie ma JTL, ale musiał... Znaczy interfejs jest taki sam file operations, tylko niektóre pola będą nieobsadzone. Tak, tak. Dobra. I teraz ta strukturka wygląda w taki sposób. Po prostu ma jakiś tam module owner i ma ileś funkcji, które możemy podpiąć. Ale to się paskudnie tutaj zrobiło. W każdym razie tu mamy RIDA z całą sygnaturą rzuconego, który się trochę nam rozjechał. Wygląda tak, że dostaje file, dostaje jakiś pointer user space'owy, jakiś rozmiar, tu powinna być mała litera i offset w tym pliku. I tak samo mamy write'a, IOCTL, jest unlocked i compat. Compat jest oczywiście tych starszych, które były wcześniejszych driverów. Nmap over means. I teraz jak chcemy zarejestrować, chcemy używać takiego charakteru device API, musimy do tych funkcji podpiąć już konkretne implementacje, znaczy do tych pointerów, do tych pól podpiąć pointery na konkretne implementacje funkcji, które będą obsługiwać te rzeczy w naszym driverze. To oczywiście z takimi sygnaturami, jak tutaj jest. Nie? Nie musimy podpiąć wszystkich, żeby nie było. To nie jest tak, że musicie za każdym razem podpiąć wszystkie. Jeżeli coś jest niepodpięte, to warstwa wyżej to sprawdzi. Nie? Znaczy warstwa wyżej na to sprawdzi, że nie podpięliście write'a, i wtedy każda próba zapisu do takiego pliku, który jest wyłączony, który ma gadać z naszym driverem, skończy się tym, że warstwa wyżej rzuci błędy. Nie? Po prostu nie spróbuje nula wywołać. Nie? Na szczęście tak nie działa.
Więc coś takiego, tak musimy to podpinać. I teraz jak wygląda później rejestracja takiego character device'a. No tu mamy taki kawałek, taki snippet kodu, który nam to pozwala zrobić. Jest dużo helperów tego wszystkiego. Tu jest jeden z przykładów, tak naprawdę jak szukacie po driverach, które są w systemie, które rejestrują character device API, to jest bardzo, czy używają character device API i rejestrują takie urządzenia, jest ich wiele różnych sposobów. Tu jest akurat Register Character Device Vision. Używamy sobie takiej funkcyjki. Oczywiście może być tego trochę więcej. I teraz, jak widzicie, to jest w probie, czyli mamy już tą całą warstwę init, probe, to zresztą tutaj tak mamy device tree, które nas interesuje, które włącza nasz driver, który ma interesujące dane, dochodzimy sobie do probe, dostajemy platform device. I teraz chcemy zarejestrować nasz character device, to akurat robimy region. Zobaczcie, że podajemy też stylu my major, my max minors, które są zdefiniowane tutaj, major, max minors, o co tu chodzi. Chodzi o to, że każdy device, każdy character device ma jakiś major number i minor number, po którym są rozpoznawane. Jak wejdziecie sobie do deva, możemy to tu nawet zrobić na szybko. Przepraszam. Dev SLA. Tak, to mamy. No, jakieś znajdźmy. To C tutaj, to jest oczywiście character device, oznacza. Dalej są oczywiście uprawnienia, grupy, bla bla bla. I tu mamy major, minor. Nie, to jest to. Tak samo jak sobie zrobimy cat clock devices, to tu mamy character device, które mamy zarejestrowane i ich majory wypisane. Nie? I teraz jest dużo majorów już jest zarezerwowanych w systemie, to się na konkretne urządzenia. W kernelu zarezerwowanych dla konkretnych urządzeń. To nie znaczy, że nie możemy ich użyć. Możemy ich użyć, tylko jeżeli taki driver byśmy chcieli wypuścić później, wrzucić do mainline, to oczywiście ktoś nam powie, że nie, to jest przecież przeznaczone dla, nie wiem, urządzeń, które wyświetlają coś na outputcie na przykład. A lokalnie zostanie to przykryte, obok będzie? Będzie, znaczy może być wiele urządzeń z tym samym majorem, muszą być inne mainline. I teraz, jeżeli też zarejestrowałeś jeszcze jakiegoś majora wcześniej, to drugi driver tego nie zrobi, nie? Więc możesz mieć tak, że na przykład użyjesz majora od frame buffera, ale frame buffera w systemie nie masz, więc spokojnie driver może tego użyć. Nie? Jest oczywiście dużo wolnych jeszcze, więc spokojnie można sobie z tym poradzić. A teraz jest maksymalny major? 255. One są uintami 8-bitowymi, major i minor. Tak. Dlatego tam się zdziwiłem, bo w jednym miejscu było 65 tysięcy coś tam, więc to jest ciekawe, ale to pewnie z VFS-a przychodzi. Więc co, to jest tak, że każdy charakter, każdy block device musi mieć unikatowy, z punktu widzenia systemu ma unikatowy major, minor, natomiast nazwa w devie może być, kto się wybiera. Nazwa w devie to w ogóle, nody w devie nie powstają same, nie? To nie jest tak, że się dzieje magicznie. Można włączyć w kernelu taką funkcjonalność, że faktycznie twórz mi automatycznie nody w DevTPFS-ie, jeżeli zostanie zamontowany. Ale w ogólności w tym systemie, którego my używamy, jeżeli sobie w tym windrucie nie włączycie tej opcji, to nie będą się tworzyć same. Wtedy jest nawet taki surprise, które zawsze się tworzą, nie? Ale... Znaczy same w sensie, że jest file system dev TMPFS, no ale kto wtedy decyduje o tym, jak się nazywa? No to już wtedy to. Nie? To się nazwa. Aha, czyli tutaj by było dev my device driver, gdyby się to automatycznie zarejestrowało. Tak. 0, 1, 2, 3, 4. Tak? Po kolei z kolejnej instancji. Ale jak robimy to sami, to mamy takie narzędzie, które się nazywa mknot. Generalnie mknot działa też w waszym systemie. Jak to się noda sobie zrobić na przykład do dysku, możecie go zrobić w swoim home folderze. Why not? W sensie to nie jest tak, że one się muszą tworzyć tylko i wyłącznie w devie. One się tworzą w devie dla porządku i spokoju, ale tak naprawdę można go stworzyć gdzie się chce, jak się chce. Jak puścicie sobie mana do mknoda, to zobaczcie, jak to zrobić. Przy czym normalnie w systemie działa dev TMPFS, znaczy w takim klasycznym desktopowym. Tak, pewnie macie włączoną tą opcję, która robi z automatu, albo macie jakiegoś demona działającego w tle,
jakiegoś UDEWa, który wam tworzy. No bo UDEW też to może zrobić. On też może dostać na twarz. UDEW monitoruje eventy z dodawania nowego sprzętu, nowych rejestracji nowych driverów. Kernelu, więc może. No bo DevTMP FS nie wie, z jakimi uprawnieniami utworzyć i do jakiej grupy, jaki owner jest, no przecież ważnie ruta, więc gdybyśmy teraz chcieli dla usera czy dla danej grupy dać, to jest w user space załatwione. To wtedy tak naprawdę UDEW po stworzeniu noda zrobi cecha moda na tym, albo cecha owner na przykład, tak, nie? Jeżeli dosłownie tak to działa, nie? Wpisujesz. No kto się bawił UDEWem kiedyś i skryptami UDEWa, ten wie, tak. Ten płakał w nocy, ale. Tak. No ale tak. Tak to działa, nie? I teraz coś takiego zarejestruje nam oczywiście ileś naszych urządzeń o takim majorze i do 10 minorów, bo tak sobie to zdefiniowaliśmy. A co poddajemy ten maksymalny minor? No bo musimy mieć. Teraz tak. Jeżeli mamy ileś minorów, to prawdopodobnie mamy ileś instancji urządzenia, które chcemy obsługiwać. Nie? Jeżeli mamy ileś instancji urządzenia, które chcemy obsługiwać, to prawdopodobnie każde urządzenie jest inne, więc musimy dla nich przechowywać prywatne dane, jakiś stan urządzenia. Nie? W sensie driver musi pamiętać, co się wydarzyło, czy jest nim otwarte, czy jest zainicjalizowane, jakieś takie rzeczy. Nie? I teraz jeżeli chcemy to robić, no to musimy ileś tej pamięci zalokować. I oczywiście możemy zrobić. Twórz mi nieskończoną liczbę minorów, aż się skończą numerki i alokować to dynamicznie w locie, jak po prostu ktoś będzie tworzył, to tak oczywiście się da, ale możemy też na przykład z góry wiedzieć, zazwyczaj z góry wiemy, nie wiem, że takich GPIO-ów jest 8, no to tworzymy 8 nodów, nie? I podajemy, że tyle minorów, max, więcej nie może być, bo więc to bez sensu w ogóle w kontekście naszego systemu, w kontekście naszego drivera. To jest oczywiście przykład, który jest trochę na pałę, w zasadzie jest hardkodowany tutaj. Te informacje mogą przyjść z device na przykład. Czy wtedy są. Czy to wywołanie jakby załatwia, że jest dużo urządzeń podpinanych i każdy będzie otrzymywał kolejnego minora. Tak, to w ogóle to tylko rejestruje ta funkcja tak naprawdę. Zaalokuje nam, zarejestruje po prostu nowe urządzenia, czyli miejsce nowe urządzenia w jakiejś tablicy wszystkich RDW-ów i zainicjalizuje struktury danych dla nich. Ale tak naprawdę jeszcze nie stworzy tych urządzeń, dopiero tutaj ta pętelka, która przelatuje po tym, tworzy urządzenia, w sensie robi cardiff init, cardiff add. Teraz możecie sobie zobaczyć oczywiście, co te funkcje robią, one wołają kilka innych, można te funkcje spod spodu wołać też pojedynczo, też działa. Nie? Tylko oczywiście jest taki problem, że jak coś się zmieni gdzieś w kanale, to trzeba driver poprawiać, nie? Więc to są, a realnie rejestracja jest zawsze taka sama, nie? Więc używanie tych hyperów jest dużo wygodniejsze. I oczywiście potrzebujemy jakiejś struktury CDF. Tutaj popatrzcie, co się dzieje w kodzie, to mamy jakąś strukturę danych, jakąś strukturkę prywatnych danych drivera, który między innymi ma tą strukturę character device CDF. Później tworzymy sobie tablicę 10-elementową i później przy rejestracji po prostu rejestrujemy 10 takich urządzeń. Nie? I that's all. Nie? I teraz jeżeli... i podajemy jeszcze pointer na fopsy, czyli gdzieś musieliśmy stworzyć instancję takiej struktury, i przypinając do niej funkcję, nasze implementacje funkcji read, write, mmap, open i tak dalej. Co tu jest dalej i co tu jest jeszcze do rejestracji tego wszystkiego. Teraz oczywiście te funkcje, może powiem, bo może to nie jest takie oczywiste, co się dzieje kiedy. Read i write są dość oczywiste, nie? W sensie kiedy ktoś nasz plik będzie zapisywał albo odczytywał. Dostajemy tutaj oczywiście strukturę file, czyli tego pliku, który do nas przychodzi, pointer do danych w user space'ie, czyli jak ktoś nas pisze, czyli jak ktoś nas czyta, to gdzie mamy to skopiować, nie? Tak jak wam też pokazywałem gdzieś tam na którymś z pierwszych wykładów, copy to user, żeby skopiować gdzieś dane do user space'a, bo oczywiście ten pointer działa, możemy do niego skopiować, tylko co jeżeli ta aplikacja, która ten buffer stworzyła, właśnie została ubita przez out of memory killer, może zostać, spoko, ale my w kernelu jednak nie powinniśmy skraszować tylko dlatego, że ktoś w user space'ie umarł. Więc wtedy copy to user i te wszystkie snippety checki po drodze dla nas zostaną załatwione. Write analogiczny tylko, loft to jest offset w pliku. Nie? Jak zrobicie sika na pliku, to oczywiście zmieniacie offset. Nie? Tak jakby przesuniecie karetkę w pliku, nie? To zmieniacie offset. To też character device ma urządzenia, jednak mają kursor? No. A to nie urządzenie blokowe? No, znakowy nie mają kursora, ale masz taką.
No taką sygnaturę masz. Jak otworzysz plik, nie, w jakimkolwiek języku programowania, to biblioteka standardowa pozwala ci przesunąć kursor w tym pliku. Nie musisz. No, mogę przesunąć kursor na sokecie na przykład? Możesz. Ale to nie ma sensu. No to nie ma sensu. Driver to może zignorować oczywiście. No dobra, okej, no to tego nie wiedziałem. Nie, chodzi o to, że jest najbardziej ogólna sygnatura. No dobra, dobra, no okay. Bo ale co mówiliśmy, że w zasadzie tym, czym się różnią charakter device od blog device'ów, to tym, że blog device'y mają wskaźnika, to nie mają, no to moje pytanie. Tak, no tak, dobra, ale tak, okay. Tak, tak. Rozumiem, że jak implementujesz taką funkcję, dostajesz argument wywołujący, no to możesz go zignorować, żeby nie używać. No to rozumiem, no ale w takim razie to nie jest oczywiste, że on tam w ogóle musi być, nie? No jakby... Tak, tak, tak. Tak jest. No to jest ogólna struktura file operations, nie? To ma ci obsłużyć wszystkie możliwe pliki. No, to jest API, nie? API, możesz nie używać części API, ale dalej ono istnieje, nie? Te funkcjonalności istnieją. Dobra, write analogiczny do write'a, ale teraz jeszcze mamy open, to jest oczywiście to, co wywoła się w momencie, kiedy tworzymy plik. Nie? W sensie, kiedy to dosłownie użycie open czy fopen, czy open z w systemie, nie? Czyli dosłownie poleci ten syskol otwierający plik do systemu, to się wywoła release, oczywiście na zamknięcie. Jedna uwaga, jak będziecie używać tego, to chyba to jeszcze będzie na tym slajdzie. Jak będziemy tego używać i będziecie pisać sobie funkcyjki już ze spisanych aplikacjach, to nie używajcie tych dostępów do plików z biblioteki standardowej, czyli tych file, w sensie to, który przez strukturkę file w C sobie gada. Bo musicie wtedy bardzo, bardzo dużo się nastarać, żeby wszystkie buforowania ogarnąć. Nie? Bo to przechodzi przez wiele warstw jeszcze takiej standardowej i samego kernela i używa wielu buforowań i tak dalej, żeby przyspieszyć działanie. W większości przypadków to jest OK, nie chcemy, żeby było szybciej, ale nie wtedy, kiedy gadamy ze sprzętem. Sprzętem to najlepiej mieć pełną kontrolę, żeby wiedzieć tak, że jak zapisałem byte, to byte doleciał do urządzenia, do drivera, i driver po prostu zrobił to, co chce, nie? Że nie utknęło gdzieś w BDF-ach po drodze. Bo zapomniałem flasha zrobić na końcu, nie? Więc tam lepiej i bezpieczniej jest używać to, co ma się na drugiej stronie manuala, czyli open, read, write, nie? Jak widzicie, mam dwa open, to są te funkcje, nie? Tam to jest trochę bardziej upierdliwe jest używanie ich, bo przy openie macie z niej 40 flag do przekazania, ale... Warto tak. No warto, bo na końcu nie kopiecie się w zastanawianie się, dlaczego nie zginęły dwa byte. A te funkcje unlock IOCTL, to one do czego służy? To też jeszcze mam gdzieś dzisiaj na tym slajd, mam nadzieję, że zdążę. To są takie specjalne syskole do drivera. Bo teraz wyobraź sobie, że masz driver na przykład do kamery, który na readzie zwraca ramkę, czy tam dane wideo, nie? Powiedzmy ramkę wideo lub więcej, nie? Jeżeli czytasz więcej. W ogóle read i write zwracają, ile zostało tak naprawdę odczytane i zapisane. Nie? Czyli tutaj ten SCST zwrócony to są rozmiary, które naprawdę się wydarzyły. Nie? Czyli user chce czytać, nie wiem, 10 GB, a my czytaliśmy tylko 100 bajtów, więc zwracamy te 100 bajtów i zwracamy 100. Nie? Tak samo user chce zapisać 10 GB, a my zwracamy, nie wiem, zapisałem 2 MB. Nie? Więc wtedy user space może powtórzyć, na przykład przesunąć się w swoim buforze i powtórzyć operację. Jak zrobicie w ogóle kata na swoim driverze po raz pierwszy, to jak będziecie zwracać, kat będzie dzielnie czytał, dopóki nie dostanie zera. Więc jak będziecie za każdym razem zwracać na przykład Hello World'a i długość tego Hello World'a, to będzie tak nieskończoność printowa, nie? Dobra, a JCTL to są takie specjalne kontrolki, specjalne syskole, które trafiają do driverów, do character device'ów też. Bo na przykład w przypadku tej kamery. Mówiliśmy o IOCTL-ach, co to jest IOCTL, więc ja rozumiem, że pytanie jest tylko, czemu to jest tutaj w tym interfejsie i czemu są dwie odmiany, tak? Aha, unlocked to jest ten, który jest najczęściej teraz używany, ten kompat ma format, ma sygnaturę, tak jak było wcześniej, w sensie to jest stara sygnatura, której część driverów używa i... Może opowiem tak, będziemy zaglądać do file operations, prawda? I będziemy się w nie dłubać i tak naprawdę zobaczymy, że to jest takie coś, co trochę wygląda jak syskole, ale jest jeszcze jakaś warstwa, która to klei z syskolami. Tak, a to jest dosłownie compatibility layer, to jest dla starych driverów. Żeby nie trzeba było ich przypisywać, możesz włączyć compatibility layer i użyję tego. I w szczególności te open i release, one się potrafią momentami dziwnie zachowywać.
Jeżeli w ogóle nie release, dostajemy trochę inne dane niż mamy trochę inne sygnatury, nie dostajemy file'a, tylko no to też będziemy oglądać sygnatury do tego, tak. Dobra, i teraz jeżeli coś zarejestrowaliśmy, zrobiliśmy rejestr charakterów device i później zrobiliśmy init i add tych charakter device'ów, to na remove'ie musimy to zrobić odwrotnie, nie? Czyli najpierw wyinicjować wszystkie charakter device'y, które stworzyliśmy, czyli charakter device delete konkretnego device'a i później cały region odrejestrujemy. Teraz, jak na przykład nie zrobicie to, ale nie zrobicie tego, to przy drugim załadowaniu drivera powiem wam, że nie, już taki jest. W sensie taki charakter device region został już zarejestrowany, ktoś inny go trzyma, więc nie pozwala wam zrobić nowego. Więc przy okazji to jest trochę odpowiedź, co się stanie, jeżeli będziemy mieli dwa razy te same, te dwa różne drivery będą chciały ten sam major ustawić, nie? Właśnie to, powie, że nie da się, nie, to ktoś zabrał w tym wszystkim. Dobra, teraz tak, mówiłem o tym, że jak chcę mieć ileś minorów, to prawdopodobnie mam ileś instancji czegoś, z czym chcę gadać. Każda instancja musi jakiś swój stan pamiętać. Te stany bywają różne. Ja na przykład nie, w przypadku takiego GPO możemy sobie na przykład przechowywać informacje, ile mamy, nie wiem, LEDów, ile mamy przycisków, bo ktoś nam je podał z device przy próbowaniu. Nie? Możemy trzymać informacje typu, nie wiem, jeśli mamy jakiś interfejs do komunikacji, nawiązałem połączenie o jakiej prędkości, takie rzeczy. Nie? Czy informacje typu, tu jest mój buffer i pointer na buffer, nie? I czy pointer fizyczny, pointer wirtualny, jeżeli używamy jakiś DMA i tak dalej, nie? W sensie te wszystkie rzeczy są dość specyficzne, per driver, czy per instancja jakiegoś bloczka, przydałoby się je pamiętać. I teraz, jak się kapnąć, jeżeli user otwiera, nie wiem, dev mój driver 2, właściwie z którą instancją mamy gadać i których danych prywatnych używać. I te informacje dostajemy właściwie w openie, nie? W sensie w openie dostajemy w przeciwieństwie do read write'a i tych innych rzeczy, dostajemy file'a, tu dostajemy jeszcze inode'a, nie? Czyli trochę wyższą informację, taką bardziej abstrakcyjną informację z systemu plików. To ja może wskoczę tutaj z perspektywy systemów operacyjnych. A w Linuxie pewne rzeczy są nazywane niekonsekwentnie. We FreeBSD to jest nazywane inode'em, dlatego że inode, mówiliśmy na systemach operacyjnych, że to jest struktura danych dyskowa. Więc okazuje się, że nie, na Linuxie jest inaczej. Struktura dyskowa nazywa się dinode, jak disk inode, a struktura węzła systemu, dowolnego systemu plików w przestrzeni jądra nazywa się z jakiejś przyczyny inode. I to jest historyczne, tak? Więc inode to jest taki node, który wyraża dowolny plik w NTFS-ie, EXC. To jest więcej niż plik, bo to może być To może być obiekt systemu plików, dowolny, tak? I to jest inode. Tak? Natomiast file to jest po prostu otwarty plik, to jest rzeczywiście struktura otwartego pliku, więc to taki komentarz, tak, do tego. I teraz, idąc inode'em, możemy faktycznie wyciągnąć informację o tym, co zostało otwarte. Nie? Konkretnie kto od nas coś chce. I teraz to jest fajne makro. Nie wiem, czy pokazywałeś już makro. Nie wiem nawet, czy będę pokazywać. Tak. Bardzo fajne makro. A ja bardziej na poziomie koncepcyjnym pewnych rzeczy opowiadam. Container off pozwala wam, jeżeli macie pointer do jakiegoś, do jakiegoś obiektu, czegokolwiek pamięci, wiecie, że jakiego typu jest ten pointer i wiecie, że jest struktura, która zawiera nasz pointer, to container off da wam, zwróci wam pointer do tej struktury zawierającej nasz obiekt. Czyli powiedzmy, mamy, wróćmy sobie do przykładu gdzieś, tu mamy myDriver, który zawiera probe, wiemy, że jest probe, wiemy, że probe jest takiego typu, wiemy, że ten obiekt jest w strukturze takiego typu, to macro container off zrobi tą matematykę, policzy te offsety i zwróci nam pointer do MyDrive. Ja, to jest dość prosta matematyka, ale trzeba wiedzieć, ile jest obiektów nad nami, nie? Struktury są pakowane, więc też wiedzieć, czy była spakowana, w sensie, czy miała tylko fakt, czy jest z pustymi miejscami. Czyli co, jeśli mam wskaźnik do wnętrza obiektu i wiem, jakiego typu jest ten obiekt, to mogę wyznaczyć początek tego obiektu. Tak, tym makro. Dokładnie. Tak. Bo faktycznie
znając size-offy, znając jak to wygląda, jesteśmy w stanie policzyć, co to było. Bardzo przydatne właśnie, dostaliśmy coś, chcemy trenować rzędy, żeby się dostać do czegoś innego w naszym obiekcie, przydaje się. Nie? To jest bardzo, bardzo namiętnie używany w wielu miejscach w KDR-u. I często, często ludzie nie rozumieją, co to się właściwie wydarzyło. Dobra, ale w każdym razie tak możemy sobie, możemy dostać się do z, jako że iNode jest przechowywany w naszych prywatnych danych, w naszego charakteru device'a, w ten sposób możemy się dostać do góry, do prywatnych danych, no bo one tam przecież są. I dalej, nasz MyNode, to znaczy tak dostajemy się do prywatnych danych ogólnych, do całej naszej strukturki prywatnych danych. Teraz, który minor dostaliśmy, którym minorem dostaliśmy wywołanie, możemy sobie takim makrem wyciągnąć. To jest też helper po prostu w Linuxie. Oczywiście możecie też zobaczyć, co ten makro robi i sobie rozpisać ten kod. Jak bardzo lubicie rozpisywać kod. I tak możemy dostać się do informacji, których z numerek minora, którym zostaliśmy wywołani, czy do prywatnych danych, gdzie jesteśmy. I teraz, w związku z tym, że odpala się open, a czy read, czy write, czy cokolwiek, czy IOCTL, wywoła się za nie wiadomo ile czasu. To jest totalnie asynchroniczne. W sensie ktoś otworzył plik i zapomniał go odczytać później, nie? Dosłownie. Dosłownie jest tak, że zaraz to się coś wywoła, że możemy sobie to gdzieś przechować. Musimy przypisać, zapamiętać te dane, gdzie zostaliśmy wywołani, nie? W sensie gdzieś zapamiętać. I teraz, jako że w następnych kolach, czyli na przykład w readzie, dostajemy już tylko file, to musimy tak naprawdę tę informację przepisać do danych prywatnych już tej struktury file, czyli otwartego pliku, czyli robimy dosłownie to, nie? W tym wszystkim i później jak ktoś nas otworzy do, czy przepraszam, otworzy naszą funkcję read, write, IOCTL, to dosłownie możemy te prywatne dane wyciągnąć i już ich używać. To ja myślę, że tu jest dużo pułapek koncepcyjnych. Z tego względu, że jak sobie patrzysz na otwarty plik, to teraz powstaje pytanie. Okej, bo może są takie device'y, które lubią się dawać otworzyć tylko raz. Oczywiście. Czyli może istnieć dokładnie jedna instancja tego device'a. Więc to powinno być zrobione tak, że myopen sprawdza, czy ten... No właśnie, no i tu jest też problem, bo iNode to jest tak, że ten iNode to rzeczywiście wyraża ten obiekt w systemie plików i on jest dokładnie jedyny, tak? Dokładnie jedyny, jeden, unikatowy, tak? Natomiast my możemy dany plik otwierać wiele razy. I teraz co to znaczy, że ja otwieram plik? No mogę sobie otworzyć plik i powiedzieć, że ja mogę tylko jedną mieć instancję otwartego pliku dla tego device'a, bo ten device nie pozwala być wykorzystywanym wiele razy. Jak chciałbym go otworzyć drugi raz, to bym nie dostać. To on powie nie na przykład NXIO odpowie, prawda? Raczej Ebizy, nie? Albo Ebizy, albo whatever. Jakimś błędem odpowie, bo on chce mieć co najwyżej jedną instancję otwartego pliku. Mogą być takie sterowniki, które pozwalają się wielokrotnie otwierać. Ale to też coś, ale mamy teraz dwa warianty, które co innego znaczą. Bo możemy współdzielić stan między te otwarte pliki, czyli działamy tak naprawdę na jednej instancji, albo za każdym razem, jak otwieramy plik, dostajemy inną instancję urządzenia i tak na przykład jest z pseudoterminalami. Że masz jeden plik, za każdym razem jak go otworzysz, to otworzysz, to de facto utworzysz nowy pseudoterminal. Ale potem do fajla, nie? Więc tu jest dużo pułapek koncepcyjnych. I teraz, jeżeli chcielibyśmy zabezpieczyć plik pierwszy, w zasadzie możemy tylko raz, to oczywiście powinniśmy tutaj sprawdzić, na przykład w tych prywatnych danych mieć jakąś flagę, że jesteśmy otwarci. Oczywiście ta flaga jest sekcją krytyczną, więc wszystkie gardy dookoła, czy atomową robimy od razu tak, żeby to działało. To pewnie mieliście na jakichś SOP-ach, albo co to znaczy sekcja krytyczna i tak. Dlaczego są strasznie uciążliwe. W każdym razie oczywiście powinniśmy mieć taką flagę, dosłownie sprawdzamy sobie tutaj oczywiście w tych wszystkich gardach sekcji krytycznej. Jak byliśmy otwarci gdzieś indziej, od razu Ebizy nie pozwolimy się otwierać, nie? I tak dalej. Więc w tym momencie oczywiście możemy zrobić kupę kodu, który robi właśnie tę logikę. Typu zarapuj mi nowe dane, bo to będzie nowa instancja, nie pozwól się otworzyć, Tak, bo my rzeczywiście na każdy otwarty plik możemy utworzyć nową, sobie mallockiem, czy tam kmallockiem, czy czymś, no, utworzyć nową instancję danych. Bo już nie trzeba przy zamknięciu oczywiście powiedzieć o zwalnianiu. No nie, no tak. Żeby nie było, bo robią się dziwne rzeczy później, nie? Z tego wszystkiego. Ale tak, pamiętajcie, że to jest dalej kod, tutaj nie ma żadnej specjalnej magii, co tu napiszecie, to się będzie działo. Są pewne konwencje, które musicie spełnić, w zasadzie wyciągnąć dane, takie są struktury danych i z innego miejsca ich nie dostaniecie, ale dalej
kod jest wasz. Robicie co chcecie, nie? W tym wszystkim. Ja to jeszcze jedną rzecz nie rozumiem, bo tak, bo my się uczyliśmy, że ten Iron to jest jakaś taka ogólna, generyczna strukturka, ona ma te wskaźniki na tym boku. Nie, to jest dyskowy Iron. Dyskowy Iron. Tak, to jest to, co... Właśnie to, co mówiłem, że jest różnica między V-Node'em a I-Node'em. Co to jest to tak naprawdę? To jest, to się we FreeBSD nazywa prawidłowo, czyli V-Node. Virtual File System Node. I ponieważ to jest Virtual File System Node, to on nie wie, znaczy on rozumie, z jakim obiektem jest skojarzony na dysku, ale on tego obiektu nie wyraża dyskowego. Tak, no to on jest... Nie, on może opisywać plik lub katalog w FATie, który w ogóle nie ma inodu. On może w MTFS-ie, w którym jest jakaś inna struktura danych. Tego inoda, którego my się uczymy na systemach plików, to jest konkretna dyskowa implementacja węzła pliku w systemach EXT. No dobra. Bo, czy to jest klasz na nazwach. Tak. Czyli to jest coś jeszcze bardziej ogólnego, tak? Tak, to tak. Może być, nawet może nie być obiekt na dysku jako taki, to może być nawet kawałek metadanych. Obiekt dowolnego systemu pliku. Okay, również no, wirtualnego systemu. Bo teraz jakby trochę nie rozumiem, bo my potem zaglądamy do tego inoda i my sobie zakładamy, że tam będzie ta pole CD. Nie. To nie jest tak. W sensie, dobrze, inod będzie ICD, tak? Że to tak, tak, tak. Bo ja trochę nie rozumiem, bo potem wywołuję ten macro container off i my jakby tutaj znajdujemy, że wiemy, że on siedzi jakby w ogólnej strukturze my device data. Mhm. I trochę jakby nie rozumiem, skąd my możemy zakładać, że ten iGon, znaczy no, my możemy założyć, bo tak to ma przyjść, że ten iGon będzie tą strukturkę. Bo tak jest zdefiniowane, w sensie, bo tak jest, jak zobaczysz na strukturę iNode, to aha, tak to jest. To on zawsze siedzi. To jest definicja typu, nie? W sensie w C. Typu czyli każdy iNode jakby ma to takie tak, dane dla urządzenia, tak? Znaczy ma takie pole z tej struktury, że one wypełnione w każdym kontekście niekoniecznie. Ujmijmy to tak, tam jest wskaźnik na konkretną implementację, co ten iNode zawiera. Czy to jest block device, czy to jest character device, czy to jest plik zwykły, katalog, czy to jest może socket, bo jest... Aha, no socket może nie, ale czy to jest pipe. Okej, okay, i my sobie przeszliśmy przez wskaźnik, że to będzie character device. Tak. I my to wiemy z góry, dlatego że to jest nasz myopen i on zostanie wywołany tylko dla tych iNodów, które my żeśmy stworzyli. Tak? Pewnie jak ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny, to mógłby sprawdzić, czy w iNodzie to istnieje, no, tak dalej. Okej, okay, ale mamy rzeczy... wskaźniki na poszczególne typy device'ów i tu korzystamy z tego, że to jest character device. Mhm. I tam potem już wiemy, że będą my device data i sobie tak. To jest typ struktury, którą my chcemy, na którą chcemy, żeby to. A, w sensie dobra, to siedzi w środku, a to jest na zewnątrz. To jest kastowane, tak? Okay. Inaczej, my wiemy, że ten iNode został utworzony przez kod naszego sterownika. Albo powstał w wyniku rejestracji naszego sterownika, bo my o to zadbaliśmy na poprzednim slajdzie. I tam to widać, bo my żeśmy tworzyli te minory, prawda? Ten ogon by się nigdy nie wywołał, gdyby to nie istniało, te fakty, nie? Znaczy, no. nie doszlibyśmy tutaj, no bo nikt by nie skojarzył, że właściwie ten iNode, który jest potem skojarzony z plikiem, który jest dalej skojarzony z jakimś charakterem device'em zarejestrowanym w systemie. No, bo naprawdę MK Noda możesz sobie odpalić w dowolnym momencie z dowolnymi numerkami. Spokojnie, on ci stworzy. On nie sprawdzi, czy jest driver po to zarejestrowany, nie? W sensie stworzy ci ten node w jakimś systemie plików. Potem jak go spróbujesz otworzyć, to po prostu nic się nie stanie. Nie? Znaczy pewnie dostaniesz błąd od razu, jak go spróbujesz otworzyć, dostajesz, wiesz, że NO device czy coś takiego. Bo właśnie jakaś warstwa wyżej sprawdzi, ale takiego minora to właśnie nic nie jest przypięte. Nie? Więc... Znaczy tam się dzieje ciekawa magia, którą być może do niej nie dojdziemy, żeby wam nie pokazywać takich brzydkich rzeczy, ale w pewnym momencie iNode musi nabrać tożsamości. To znaczy się on na początku jest obiektem systemu plików, a potem musi się magicznie stać device'em i musi sobie przepiąć cały file operations. Więc jako obiekt w systemie plików, to on ma takie file opsy zwykłego pliku, modulo ma tego minora i minora. Dopiero jak go otwieramy, to tam się tam szamocze wskaźnikami, się coś przepisuje i dostajemy no właśnie file'a z już dobrymi file opsami. Tak. Teraz tak, przykład Rida. W tym wszystkim, jak już otworzyliśmy całość i przypisaliśmy sobie te konkretne dane, to przykład Rida. Ten read tak naprawdę
robi mało co, w sensie dużo nie sprawdza nawet, robi tylko jeden właściwie sanity check. Read ma taką strukturkę, w sensie w tym fajlu dostaniemy, to jest ten sam fajl co tu, więc jeżeli tu przypisaliśmy prywatne dane jakieś, to tu je dostaniemy. Nie? W sensie to tu możemy się do nich dostać. Ten przykład tego nie robi, ale jakbyśmy chcieli sobie przekazać te dane, to tutaj możemy je do nich dostać. To jest pointer user space'a, to jest ile danych user chce. To jest offset, to jest ten seek właśnie, który potencjalnie ktoś ma tam ustawić. Czasem to ma jakiś sens, czasem nie ma sensu, w zależności od implementacji możemy to wziąć pod uwagę. Nie, tutaj ten przykład kodu tego nie bierze pod uwagę kompletnie, a to gdzieś. Więc tak naprawdę nawet jak ktoś zrobi seeka i później otworzy, później zacznie czytać plik, no to ten driver ma to gdzieś, nie? W sensie zignoruje tą informację. Co robimy? Po prostu jakby statyczny hello world, robimy sobie sterlena na tym. Jeden sanity check, czy to jest good enough, żebyśmy tam wepchnęli nasz hello world, nie? Bo co jeżeli user chce czytać jeden byte, na przykład zalokował faktycznie jednobajtowy buffer, a my mu chcemy takiego hello worlda wcisnąć, nie? No wybuchnie, nie? Coś tam wlecimy poza tą zmapowaną panelę. Nie, no to okej, nie ma rozwiązania, tak? To sprawdza, czemu nie chce przeczytać więcej niż my mamy do dyspozycji. Tak, na odwrót. Że nie chcemy przepisać więcej informacji z jądra. Tak, no, count, tak, czy tak, no bo potem przypisujemy to, tak, ale jeżeli count będzie mniejszy od Tatalena, okay. Tak, to przekupimy, tak, przekupimy mniej tego, tak, hello world. Nie chcę mieć hapida. Macie rację, że nasza rozmowa powiedziała. Więc tak, robimy no, taki sanity check, który nie pozwoli nam zapisać więcej niż user chce. Copy to user, to jest to, co mówiłem, czyli sprawdźmy, użyjmy tej funkcji, bo inaczej będziemy się dzielnie sami sprawdzać, czy po drodze coś tam nie wybuchło, czy po drodze ten buforek nie przestał zbyć, na przykład. To tutaj nie ma przypadkiem błędu w tym kodzie, bo copy to user zwraca, ile mu się udało skopiować faktycznie. No bo to można było na granicy dwóch stron podać adres bufora, znaczy ten bufor jest na granicy dwóch stron, pierwsza jest zmapowana, druga jest niezmapowana. Copy to user chyba zwracą, czy mu się udało, czy nie. Ile mu się nie udało. Ile mu się nie udało, tak? Tak, jak zero to znaczy, że zapisał wszystko. Mhm. Mhm. Jak zero to zapisał wszystko, jak nie zero to jest to, ile mu się nie udało zapisać i wtedy trzeba by było tego counta potencjalnie tam poprawić. Żeby prawidłnie to zrobić, to owszem, nie? No. Albo skalować na całość, jakoś się nie udało przekopiować, czy się nie udało przekopiować. No tak, i zwracamy counta. I teraz coś takiego, reader po prostu do FOPS-u gdzieś tam do tego pointera, już konkretnie musi być też na tym nasza instancja. Teraz taka implementacja spowoduje to, że zawsze będziemy zwracać tą długość albo długość tego counta, tak jak sobie zespół zażyczył, co spowoduje na przykład, że cut tego będzie sobie leciał w kółeczko, nie? Bo cut, to jest implementacja konkretnie zespisowego programu cut, dzielnie czyta, dopóki nie dostanie zera. Nie? Więc jeśli chcielibyście cuta ładnie obsłużyć, to przydałoby się w tych danych prywatnych trzymać na przykład taką flagę, ej, zostanie przeczytany, za tym razem zwrócić zero, żeby tylko jedno hello world dostać. Oczywiście zadziała to sobie w taki sposób, banalny przykład, jak wykatujemy nasze urządzenie, to dostajemy ten hello from the kernel. Jeżeli będziecie zwracać cały czas tą długość, to będzie w nieskończoność lecieć. Cut przy takiej standardowej implementacji chyba 4 kilo odczyta za każdym razem, więc w tym przykładzie mamy dużo większy ten bufor. Próbuję czytać 4 kilo, oczywiście czyta tyle, ile mu się uda. Dostaniemy tyle, zwracamy tyle, ile dostaliśmy. Nie? Teraz w sumie tam wcześniej był potem jak właściciel. Właściciel mówił ten moduł i co to znaczy? To jest do trakowania tak naprawdę w wewnętrznym systemie, wewnątrz już tych struktur danych kernela, kto właściwie kto jest odpowiedzialny za tą strukturę, nie? Jeśli trzeba będzie ją zwolnić na przykład gdzieś, nie? Albo jakimś takim zwolnić, albo wręcz jak są jakieś sanity checkery, które sprawdzają w kernelu, co jest gdzie, co będzie przypisane. To jest jedna rzecz, plus też są takie, tutaj tego za bardzo nie pokazywałem, ale jak alokujemy dane jakieś, to też będzie gdzieś tam, jak przyjdziemy do lokacji pamięci na przykład, jak będziemy sobie już z takimi urządzeniami gadać, sprzętem, będziemy alokować dane, żeby robić mapowania pamięci na przykład, to
Kernel wprowadził jakiś czas temu, już też parę lat, managed alokatory. Czyli tak jak patrzysz na bardzo stare drivery, to w probie miały dosłownie ileś tam go to. Nie udało mi się, go to fail. Nie udało mi się coś innego, ale tam to się udało, to go to trochę dalej fail, żeby pozwalać te wszystkie czarki pamięci, czy deinicjalizować to wszystko, co byśmy się udało zainicjalizować i poalokować, ale jednak wyjść z błędem na końcu. Więc żeby przestać tak robić, bo to wygląda po pierwsze strasznie, bo jesteś nigdy się odczyta i było w tym kupę błędu, to po prostu robi się bardzo skomplikowany kod ze skokami z nienacka do innego kawałka kodu, to są już faktycznie mężowane rzeczy, nie? Że robisz, nie wiem, devmin calloc na przykład, tak? I alokujesz pamięć konkretnie dla tego modułu, który jest używany. Jak go wywalisz, nawet jak nie zwolnisz tego eksplicy, to zostanie go zwolniony, nie? W sensie, jakiś garbage collector potem przeleci. Czyli krótko mówiąc, prawo własności. Wiąże, że trzeba jakoś powiązać struktury danych, żeby wiadomo było, kto jest czyimś właścicielem i być może to jest taka... Tak, to są tutaj też używane. Gdzie wszędzie, to przyznam, że musiałbym doczytać, gdzie są wszędzie używane te rzeczy. Ale też to takie rzeczy, nie? W sensie do właśnie wiedzenia, co jest czyje. Ale po jakiś wyciek pamięci biomusza, to jesteśmy w stanie uruchomić jądro pod Valgrindem? I jakoś z tego grać ten wyciek? Pod Valgrindem nie, oczywiście, bo Valgrind korzysta z funkcjonalności jądra, żeby wiedzieć, co uciekło. To się dosłownie podczepia się pod alokatory, czyli te syskole do alokacji pamięci. Nie, bo malok tak naprawdę to z koniec końców wszystko. Prawie wszystko to z koniec końców wszystko. In the end. I to Valgrind monitoruje tak de facto, nie? Ale są profilery oczywiście i jakieś security checkery do kernela osobne, które potrafią to zrobić. Już gadaliśmy przed tym wykładem, że faktycznie na następnym chyba przydałoby nam się pokazać, jak debugować kernel jakimś GDBym czy coś takiego, nie? Bo to jest coś przydatne, zwłaszcza jak można coś pisać. Dobra. No i tak sobie wygląda czytanie z takiego czegoś. Oczywiście zapisywanie wyglądałoby podobnie, nie wiem, echo, la la la, przekierowanie do devmycardev czy z jakiegoś programu, który zrobi open na tym, zapisze bardzo podobnie, dość banalne, że tak powiem. Dobra, to i OCPL-e, troszkę ostatnia rzecz, może zdążymy nawet. Dolecimy do końca. Jest szansa, mamy 10 minut, jest szansa, że zdążymy. I OCPL-e, czyli te specjalne syskole, które trafiają do naszego drivera, do character device'a. Podobnie jak w przypadku Rida, Write'a i całej reszty funkcji z Character Device API, musimy oczywiście mieć naszą implementację funkcji z konkretnym, wygląda konkretnie tak, taki implementacja konkretnie JCPL-a. Oczywiście podpinamy ją do struktury MyOps, czy tam FOps, czy jakkolwiek ją sobie nazwiemy, wrzucamy do przy rejestracji character device'a i istnieje. Teraz, JCTL to jest specjalny syskol, dosłownie, który jest handlowany, koniec końców schodzi do naszego drivera. Jest, oczywiście ma po drodze ileś tam sanity checków tych wszystkich warstwach syskolowych, całej wersji character device, i tak dalej, i schodzi sobie do naszego drivera. I dostajemy takie coś jak comment i argument. Oczywiście oprócz struktury file, którą zawsze dostajemy, z której możemy sobie wyciągnąć na przykład te dane prywatne, nie? Z jakiegoś kawałka kodu. Tu akurat jest wzięte na pałę z my device data, które pewnie jest gdzieś statycznie zalokowane. W każdym razie, a nie, przepraszam, to jest tylko rzutowanie właśnie z file private data, znowu bardzo poskudnie się rozjechał ten kod. Więc robimy sobie coś takiego i dalej zazwyczaj wszystkie implementacje MCTL wyglądają w taki sposób, tych funkcji jest wyglądają w taki sposób, że jest jeden wielki switch, ewentualnie seria ifów, które sprawdzają comment, czyli to, co przyszło tutaj z tym, co sobie deklarowaliśmy. Zaraz powiem, o co chodzi z tym, w sensie jak to się deklaruje i dalej w zależności od tego, co przyszło, to robi. Na przykład takie OCTL bywają, nie wiem, w video device'ach, to jest jakaś zmiana rozdzielczości, czy nie wiem, start stream, stop stream i tak dalej, nie? Ich jest cztery typy tak naprawdę, czyli IO to jest taki właśnie trigger, chciałbym ci coś zgłosić, no to taki właśnie start stream na przykład, albo ma coś się wydarzyć, nie wiem, przemontuj dysk,
coś takiego, nie? No my na systemach operacyjnych nawet patrzyliśmy na deklaracje tych IO, w sensie jak one są zrobione i to, że ten kod to tak naprawdę zabiera również rozmiar tego IOCTL data, tak? Bo to jest 32-bitowa stała, tak? Więc powstaje takie pytanie, to czy my czemu jądro tego, bo FreeBSD robi, że ona robi copy from user gdzieś tam na samej górze i my już dostajemy to wykopiowane. Stało, widzisz, bo tutaj nie musi być pointer, to mogą być dane, nie musi sobie. Może to coś, wiesz, jak chciałbyś mieć zapis 32 bity, to jakby... Tak, ale to się da sprawdzić, jakby obsłużyć generycznie. No da się, ale obstawiam, że historycznie, że... Tak, ale to kiedyś tak było zaimplementowane w Linuxie i zostało, bo teraz przeimplementowanie tego dzisiaj pewnie by musiało przejść ogromną ilość testowania i przyjęcia, które tego używa. Nie? Więc tak, no pewnie można to lepiej zrobić. Kwestia wyboru wiele lat temu. Nie? To jest makro, skoro to mieliście, to wiecie, że to jest makro. IOW oznacza, że będzie kierunek przesyłu tych danych do kernela, czyli będzie IO write, read to jest z kernela, read ze space'a, IOWR to jest oczywiście dwie strony, nie? Teraz to jest jakiś magic 256-bitowy, zazwyczaj właśnie używa się jakiegoś charaktera, tak po prostu, ale oczywiście można go podać normalnie cyferkę, why not. Ale to jest tak samo jak z major i minor, tak, to znaczy się, że one są globalne, tak? No, więc tak. To nie można tak sobie podawać od takiego, bo może być clash. Może być clash, oczywiście. Wtedy no, możemy trochę potrafić na to, myślę, tym wszystkim. To jest numerek nasz, w naszym już konkretnie, w naszym driverze, czyli to będzie pierwszy jest ten nasz i dalej jaki typ danych przesyła, nie? I właściwie tyle, nie? W sensie sprawdzamy sobie, co się dzieje, jeżeli nie trafimy w żaden z naszych, no to zwracamy błąd. I teraz często jest tak, że jeżeli my się rejestrujemy jako pod device jakiejś wyższej warstwy i dodajemy JSTL, to bywa tak, że jest seria JSTL-ów JSTL definiowanych w API. Na przykład właśnie Video for Linux. To ma, nie wiem, pewnie setkę JSTL, jak nie więcej. I teraz nasze drivery nie zawsze muszą wszystkie definiować, tak naprawdę, bo wszystkie nie są wymagane. I bardzo często jest wtedy tak, że charakter device jest rejestrowany tak naprawdę na najwyższej możliwej warstwie, czyli Video for Linux na tej najwyższej możliwej warstwie rejestruje charakter device. Tam jest jakaś pierwsza generyczna funkcja obsługi JSTL. Sprawdza, co dostaliśmy. Jeżeli żaden z nich nie jest obsługiwany przez najwyższą generyczną warstwę, to w defaultie woła kolejną pod spodem i tak w kółeczko tam sprawdza swoje, aha, nie moje, zawołajmy następną, nie moje, zawołajmy następną, aż dochodzi do ostatniego drivera na przykład już konkretnie jakiegoś sensora, który jak tego nie potrafi i ten sensor otworzyć, to już nic dalej nie ma. Nie? To ten oczywiście zgłosi błąd i to się spropaguje do góry i ten błąd zostanie zgłoszony na samej górze. Nie? Więc nie zawsze jest tak, że jak popatrzycie w API jakieś tam macie setki JSTL-i, to nie zawsze warto jakby musi je wszystkie implementować, bo dużo jest zimplementowane generycznie. Oczywiście możemy je czasem reimplementować, jeżeli musimy. Nie? Wtedy oczywiście to się robi zgłaszając jakąś flagę na przykład, tak, że mam własną obsługę czegoś tam, wtedy oczywiście ta warstwa wyżej sprawdza, czy aha, ten driver to umie sam, dobra, no to ja nie będę tego próbować handlować tam, nie? A skąd mam wiedzieć, że dany ten magic number jest już zajęty? Znaczy one są, ja troszeczkę źle powiedziałem z tym clashem, one, jeżeli nie możemy w clashach robić w obrębie danego API, tak, to znaczy się grupa sterowników rozumie jakieś tam IOCTL. I trochę więc może być tak, że masz jakąś grupę sterowników, jakąś zupełnie inną grupę sterowników i powiela się dokładnie ten sam numer IOCTL, to niczym nie szkodzi, no poza tym, że czytając może ci, prawda, może się pomylić. Tak, tak. Ale w danej grupie no, musisz wiedzieć. Nie? Trochę nie ma wyjścia na to. Nie? Możesz pechowo trafić, jeżeli nie doczytałeś dokumentacji, nie doczytałeś gdzieś coś skorejestrowane. No myślę, że tutaj jeszcze jedną fajną, ciekawą rzecz widać, że Linux używa takiej konwencji, że używa również błędów z RNO, ale wewnątrz implementacji jądra zwraca z minusikiem. Tak, czyli jeżeli chcemy zwrócić Erno z syskola, to z minusikiem dajemy Erno user space'owe. Dobra. I teraz jaki JSTL sobie potrzebujecie testować, już potrzebujecie aplikacji. Już tego nie zrobicie tak łatwo z jakiegoś generycznego user space'owego narzędzia. Już musicie sobie napisać aplikację. To jest
Ta funkcja jest też na drugiej stronie manuala, jak ktoś chce doczytać, o co chodzi, jak to dokładnie to źle. Ale dostaje FD, to jest oczywiście file descriptor, to jest integer, dostajecie go po openie. To jest to samo co to, to jest dokładnie ten sam define, musi być tutaj podany, to jest kolejny konkretny, który chcemy podać. I tu w tym przypadku, jako że ten IOCPL dostaje jakieś tam dane, nie? No to tu jest buffer z tymi danymi. Nie? I oczywiście też ten format tych danych, jeżeli to jest jakaś strukturka na przykład, i to jest pointer na strukturę, to musimy znać tę strukturę, jak ona wygląda. Oczywiście potem IOCPL zwraca, jeżeli zwróci ujemny błąd, znaczy ujemną wartość, to znaczy, że coś się nie udało, jeżeli zwróci zero, to spoko, się udało. Wszystko jest ok. Więc tak to wygląda. Tu widać jedną dość uciążliwą rzecz. Nie? To i to jest zdefiniowane tutaj. Nie? Znaczy, po pierwsze, MyOCPL, to makro jest zdefiniowane tutaj. I potencjalnie ten MyDeviceData, czy ten MyIOCPLData jest zdefiniowany gdzieś też tutaj w kernelu. A my teraz piszemy niezapisową mapkę. I co teraz? Nie? To kopiujemy te definicje z sensu, że będziemy mieli redefinicję tego, znaczy może nie redefinicję, bo to są dwa różne byty, ale no, duplikację kodu. Nie? Zmienimy w jednym, czas zmienimy w drugim. Na 100% się rozjedzie, na 100% wybuchnie. Nie? Zwłaszcza może numerek, jak nam się rozjedzie, to wybuchnie w taki sposób, że będzie oczywiste, ale jak nam się struktura tego struktura zmieni, zmienimy coś miejscami, albo coś dodamy, albo wciśniemy w środek, to nagle dzieje się cuda, nie? No bo będziemy mieć nie wiadomo co. Jak sobie z tym poradzić? To jest coś takiego jak user space user API. Headery, których używamy, oczywiście takie rzeczy definiujemy w headerach, które jest bez sensu wpisane w tym pliku, bardziej po to, żeby mi się zmieściło na jednym slajdzie, ale generalnie takie rzeczy definiujemy w headerach. I teraz jak użyjemy headera, którego sobie umieścimy koło naszego pliku C i zainkludujemy po prostu w ciapkach, żeby szukał lokalnie, znaczy akurat ciapki działają wszędzie w Linuxie, to niespecjalnie możemy coś z tym zrobić. Musimy znowu kopiować ten header 10 do Space, to jest też nieuciążliwe. Ale teraz jak zrobić to, żeby to się ładnie działo i w taki sposób, żeby działo dobrze, to na przykład dzisiaj kopnęło tam, jak zbudowała się akurat buildruta ze starymi headerami, że znowu za nowymi headerami, nie? To jak zrobić tak, żeby jednak te nasze headery nie trzeba było ich kopiować ręcznie, żeby można było potem sobie zbudować na przykład całego buildruta, który będzie miał też header, który będzie ładnie działał. W samym źródłach kernela macie w głównym katalogu include. I generalnie tam jest dużo headerów, których możecie używać w driverach. W nim jest jeszcze taki podkatalog, który się nazywa UAPI, User API. Wszystkie headery wyrzucicie tam. W momencie, kiedy odpalicie sobie taki target budowania w głównym makefile'u, są skopiowane do wynikowego katalogu. Teraz, jak nie podacie tej zmiennej, no to skopiuję wam do waszego systemowego. Czy spróbuję tam do, nie pamiętam, gdzie był by default, ale gdzieś pewnie systemowym. Jeżeli podacie, no to oczywiście możecie sobie to przekierować tam, gdzie chcecie. Nie? Oczywiście API jest ważny, bo niektóre headery są zależne z architecture specific. I wtedy, jak piszecie swój kod drivera, najlepiej zrobić tak, że właśnie te wszystkie dane, te wszystkie typy danych, IOCTL, wszystko, co jest wymagane do komunikacji pomiędzy user space'em a kernel space'em, umieszczacie sobie w headerze UAPI. W drugim headerze, gdzieś indziej, inkludujecie ten UAPI i dzięki temu możecie spokojnie używać tego user API headera i w user space'owych aplikacjach, i w kernelu, i zawsze będziecie mieli w jednym miejscu jedną definicję. I to jest dużo prostsze, nie duplikuje kodu itd., itd. To UAPI jest dość świeże, paradoksalnie, w sensie wiele lat było tak, że były po prostu ifdefy, nie? W sensie były te same headery używane tu i miały ifdefy, czy jestem używany w kernelu, czy w user space'ie, nie? Czy jestem używany w kernelu, czy nie, dokładnie, no bo system kernela definiuje parę define'ów tak naprawdę, które po prostu były sprawdzane. I teraz jak widzę, to się zdefiniowało, to też było używane, bo to był taki zwykły prosty mechanizm preprocesora w C, nie? Więc warto zrobić tak od razu, wtedy jest prościej tego używać. I teraz jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Tak, ostatni slajd, to chyba zdążymy. Powiedziałem, że ISPL musicie używać jako apkę. Nie? W sensie musicie używać w apce swojej, bo nie ma generycznych narzędzi, które pozwolą wam dowolny ISPL zawołać. No bo realnie musi być
ten numerek konkretnie. Jest to się pewnie by się dało mieć generyczne narzędzie, ale ten numerek by trzeba było wstrzykiwać jakoś tam, to by było specjalnie miłe. Ale jak zrobicie swoją aplikację, która będzie wołała ISTL, musicie oczywiście pierwszy skompilować na tą architekturę, którą używacie. Tutaj używamy RISC-V, więc musimy ją skompilować na RISC-V'a. Więc dobry kompilator od razu. Ten, który tutaj jest pisany, to jest taki, który produkuje od razu Bing. Ale to jest jedna rzecz. Dwa, jak chcecie ją odpalić w systemie jakimś, to musicie oczywiście albo zbudować ją, zlinkować ją statycznie, żeby nie zależało od libów tam, albo zlinkować się na tamte liby, nie? Po prostu, żeby to wszystko ładnie działało. Plus jeszcze dobrze mieć dobry loader w systemie, nie wiem, czy odpowiada się loadera. Właściwy loader? No coś mówiłem na systemach operacyjnych. Tak, to jest jeden z głupszych błędów Linuxa w ogóle, jak ma się zły loader w Elfie. Bo podpalacie program Elfa, który ma loader. Jak zrobicie file na jakimś Elfie, to tam jest gdzieś podany loader. W pewnym momencie, na przykład lib lds od ld, tam nie wiem, Linux SO na przykład. To wygląda jak szatom, że to jest loader. To jest program, który ładuje waszego Elfa do pamięci. I teraz, jeżeli macie ścieżkę tam do. Dostaliście binarkę i ta binarka ma loader, który u was nie istnieje, to przy próbie odpalenia tego programu dostaje się message file directory. Co jest takim super mindfuckiem, bo generalnie widzicie, że ma uprawnienia, odpalacie go i nie wiadomo o co chodzi. Dopiero strace pokazuje, aha, wywaliło się na loaderze. Nowsze Linuxy, nowsze kernele już chyba ładniej to pokazywały. Jesteś jakiś taki sensowny. Nie wiem, ostatnio jak miałem problem, to musiałem używać LDD i zobaczyć, co próbuję załadować. Tak, no generalnie jest to jeden z takich bardziej dziwnych błędów. Zresztą mi to będzie super confusing, nie wiadomo o co chodzi. Zaczynacie wątpić w rzeczywistość, nie? Bo póki istnieje, nie chce się... No myślę, że na laborce na pewno to przećwiczymy, tak. To niepotrzebnie zaspoilowałem. Tak. Poszła cała laborka na walkę z dobra, w każdym razie tak trzeba to zrobić. I teraz... Jeżeli budowaliście i budujecie... Ale jeszcze na swojej hostowej maszynie. Właśnie miałem to. Tak, to jest na hostowej maszynie. Jeśli budujecie natywnie w tamtym no systemie... Właśnie, czemu tak nie zrobić? No, musicie mieć system odpowiednio duży z kompilatorem. Okay. Nie wiem, czy jest kompilator dla RISC-V działający na RISC-V. Jest? No, oczywiście, że jest. Jest, absolutnie okay. Na pewno jest. Jeśli da się odpalić Debiana czy Fedora z pełnymi oknami, no to no, jest to jeden z natywnej GCC czy jakiś klient. Ale jeśli budowaliście całą z builda, to build generuje coś, co się nazywa SDK, czyli tak naprawdę toolchain plus system, czyli właśnie zestaw bibliotek, które będą używane, też są używane na podobnym systemie, więc wtedy możecie użyć sobie tego GCC, który build wam wygeneruje, bo od razu użyjecie dobrego systemu, w sensie zlinkujecie się z dobrymi bibliotekami, które są faktycznie później używane w waszym docelowym systemie. Ten sysroot można verbatim przenieść do tego Renode'a, znaczy w sensie do tego file systemu, z którego Renode startuje tą symulację, tak? On tam jest tak naprawdę, nie? W sensie, bo buildroot generuje rootfs już z libami. A czy sysroot to jest również rootfs, czy nie? Sysroot to jest mniej niż rootfs, bo sysroot potrzebuje już libów, headerów, i właściwie tyle, nic więcej. Ja nie potrzebuję programu zbudowanego, to po co? No dobra, dobra. To jest trochę mniej, nie? W sensie, to jest to, co wie, jak instalujecie sobie na przykład, nie wiem, apt install. Dobra, ale mógłbym sobie zbudować takiego rootfs-a, który będzie miał w środku również sysroota. On zawsze ma, nie? Tak naprawdę. No to, okay. Więc nie potrzebujesz sysroota, tak naprawdę bierzecie, możesz wziąć dowolny kompilator RISC-V, który potrafi wygenerować dobry kod maszynowy, i ręcznie układać include stąd, liby tu i tak dalej. Taką seryjkę flag, tu masz wszystko, co mnie interesuje. I wtedy spoko zbudujesz dokładnie to samo. Nie? To po prostu jest trochę ułatwienie. Dobra, chyba już mamy koniec. Nie? Więc to jest hint do tego, żebyście nie musieli z tym walczyć ręcznie, bo jest też dość ciężkie potem, jak nie startuje. Dobra, to był ostatni slajd, więc udało nam się skończyć. Ja to wrzucę oczywiście na zrobię z tego PDF-a i wrzucę. To output host. Gdzie to konkretnie? Gdzie to powinno być? Chyba w katalogu. Jak zbudowałeś to? Nie, sam budowałem. Jeśli zbudujesz, to weź miał tam właśnie, nie? W sensie to w tym miejscu, nie? No dobra.